To będzie można sobie wszczepić taki układ, żeby zwiększyć inteligencję, żeby dogonić y, sztuczną inteligencję, żeby tam dołożyć trochę rozpoznawaczy tych wzorców, z chmurą, się, połączyć nasz mózg z i ten, no, co będzie można sobie doszczepić. Mieć widzenie telesko teleskopowe, co za problem, implanty, kamerka jakaś i ten. Y, telepatyczne zdolności, y, jakieś jeszcze inne dziwne zdolności, y, y, które miał Tony Stark w Iron Manie. E, no idziemy chyba w tym kierunku i to jest, rodzi wiele zagrożeń, bo ci, którzy będą mieli kasy, sobie będą usprawniali się i staną się nad, nad ludźmi. Halo, halo, tu wywiadowcy podcast. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, subskrybujcie nasz kanał na Spotify. <laughs> o gardła i głosy naszych gości oraz prowadzących zadba Gelovox. Odzyskaj głos z Gelovox. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Partnerem odcinka są diety od brokuła. Ja dzisiaj mam w pudełku Indyka barbecue, śmietanowe ratatouille z zielonych warzyw, tagliatelle z rzodkwi z oliwą pietruszkową. Słabo? Bardzo dobrze. Ja też miałem takie pudełeczko, ale było za smaczne i je zjadłem. Wywiadowcy 10 to kod, z którym dostaniecie 10% zniżki. Wejdźcie na stronę dietyodbrokula.pl, a będzie wam dane. I wpiszcie kod. Dziękujemy, smacznego życzymy, pozdrawiamy. Wywiadowcy, podcast na dachu. Witamy serdecznie. Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinkę. Kolejny odcinek. A dzisiaj, człowiek, który na świat przyszedł na greckiej wyspie Chios. To jest taka wyspa kojarzona z Mastyksem, z Homerem, z Hipokratesem, z Andreasem, Papandreou i najważniejsze, z Mikisem Teodorakisem. Tak. Człowiek, który kiedyś, jak był mały i młody, to lubił sobie porazić prądem przechodniów. Tak Informatyk, był. elektronik. Wynalazca. Piotr Petros Psylos opowie nam i wam, między innymi oczywiście, czy Grecy, tak jak wszystko na świecie, wymyślili również sztuczną inteligencję. Cześć Cześć. Cześć. Państwa bardzo serdecznie. No trochę Grecja od czasów Grecji antycznej zepsuła się, jeżeli chodzi. Ale o Ale oni przecież możliwość. wszystko wymyślili. No. Rozmawialiśmy z Jackiem Gomochem też już twierdzi, że. Tak, no może o, na i, i przewidzieli kiedyś Arystotelis też przewidział, na przykład automatyzację, powiedział, że gdy krosna zaczną wsząść same, to skończy się niewolnictwo człowieka. Podwaliny tam powstały systemów logicznych, jeżeli mówimy tutaj o binarnej logice. Więc, no w jakimś sensie tam się wszystko zaczęło. Czyli tam. sztuczna inteligencja to też ich robota. <noise> tak, tak, zresztą już wtedy w starożytnej Grecji. Już wtedy się... była. <noise> ciekawe co by powiedział Arystoteles o sztucznej inteligencji. A to bardzo ciekawe. Na no, pewnie posłuszyłby się jakąś metaforą, jakimś mitem może, bo były przecież mity o e, Talosie, to był taki olbrzym z brązu, który strzegł krety, dzisiaj byśmy powiedzieli robot. Był o Pigmalionie, e, mit, który galatę taką kobietę... Piękne, no. Ulepił, prawda? I ożywił później tak. i tchnął jakąś duszę w to, co stworzył. No dzisiaj my też to staramy się zrobić, tworzymy roboty i teraz szukamy tej duszy, bo jeszcze nie mają jej. Ale tak, tak. mi się wydaje, że tak. Następny podcast z kabalistą porozmawiam o, o golemie. O, 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 dokładnie. A, golem, no tak, <laughs> tak, 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 no. tak. A propos, golema, świetna książka, która odwołuje się do tego mitu. Stanisława Lema polecam. Tak, a propos tego, co nas czeka wkrótce. Tak. Ale zastanawiam się, jakby teraz Arystotelesa i chat GPT połączyć. To by mogło być. Moglibyśmy nie mieć szansy znaczy, to. już można filozofów. zrobić, bo po Arystotelesie zostało dużo, wiesz, więc y, łączysz jego spuściznę. Znaczy, czat okay. już go zna. Tak kombinuję. Arystoteles nie zna czata. No właśnie, ja chciałem, ale żeby nie, nie żeby miał szansy poznać. Co by było, jakby tamtego Arystotelesa połączyć wtedy z dzisiejszym no. czatem GPT. No, następny podcast A... musisz zaprosić wróżbita <grym> Macieja. Wróżbita <grym> Maciej by coś powiedział. Ale tak? z tym Arystotelesem jest taka usługa Character AI, tam można sobie z maskiem Jelonem porozmawiać. Ja ostatnio rozmawiałem z Milonem maskiem i z Einsteinem i to nie to, że już kompletnie zwariowałem mhm. o tej sztucznej inteligencji, ale tam modele językowe są wykorzystywane, które wcielają się w różne znane osoby, i Aha. chyba tam Arystoteles też był. Z którym można było porozmawiać, bo ten model widział zapewne teksty i może się wcielić w taką właśnie. No tak, był postawię. nauczony i rozmawiał z tobą, z... mając to wszystko. W... Tak, i, i można było zasymulować, jak taka rozmowa z Arystotelesem albo z Ilonem Maskiem wyglądałaby. Mnie w ogóle super ciekawi, bo są różne te LLM-y, czyli large language models, i one się chyba nie tylko różnią tym, że kto inny jest właścicielem, tylko one się różnią między sobą. No nie wiem, jest Chat GPT, jest Bart, jest Grok Ilona Maska, jest jakiś, nie wiem, Perplexity mam w telefonie. Jest tego bardzo dużo. I czy Twoim zdaniem każdy z nich jest, ma inną, no nie, może trzeba powiedzieć, osobowość, właśnie, jak to jest? Troszkę jest różnica, bo przykładowo Elon Musk yy, trenował yy, w tym korpusie danych treningowych, było sporo różnych rzeczy z Twittera przez co ten grok jest, ma poczucie humoru, jest nie do końca poprawny czasami politycznie. Sarkastyczny jest. Sarkastyczny jest, tak w ogóle ten grok z tego, co, co, co czytałem został, zostały już chyba nawet ostatnio wagi tej sieci opublikowane gdzieś w internecie, jeżeli chodzi o ten model. A no, no. podstawa, jeżeli chodzi o technologię jest podobna w tych modelach językowych, tylko, no, najważniejszą rzeczą przy tym jest, bo, bo z takiej samej sieci, jak się jej nie wytrenuje, Żadnego pożytku nie ma. Więc tutaj klucz tego przedsięwzięcia jest takie, żeby odfiltrować i wybrać odpowiednie dane. No i każda firma ma własny sposób na te dane. Jedne mogą być bardziej ugrzecznione, tak. drugie mniej. I pewnie działanie tego chatbota w dużej mierze od tego, czym karmiliśmy, będzie zależało. Więc tak. jest różnica pomiędzy modelami, ale ostatnio testowałem ten Gemini system, wersję tą tak. premium, która jest za darmo przez pierwsze dwa miesiące. To Teraz jest tak? Tak. Czy już nie? Muszę sobie nie, to tam trzeba kartę <laughs> wpisać kredytową i później jak się wpisze, to się odblokuje ta wersja naj, najbardziej zaawansowana mhm. na dwa miesiące i później usuwamy kartę i mamy za darmo, jak wiemy no. za darmo to uczciwa cena, wersję tego, tego czata, i, i tego mhm. czata takiego jakby GPT, tylko tylko w wydaniu googlowskim i niektóre odpowiedzi naprawdę bardzo zbliżone są i sposób odpowiadania, tak. trochę nawet w Geminiu jest lepszy, ale ten taki schemat, wiadomo jak ten czat odpo odpowiada, no ja jestem już trochę z nim gadałem, tak. w stanie... Rozpoznać to, co człowiek, mniej więcej tam z jak, jakąś oczywiście. Jesteś już zaprzyjaźniony. Na tyle, że go rozpoznajesz, tak. Trochę jestem w stanie. Takie <laughs> wodulejstwo tych czatów, taka ta struktura, <laughs> zacznijmy analizy tematu i tam wypisywanie, <laughs> człowiek te tego by nie robił, bo mu się być nie chciało. Więc podobnie jest w tych dwóch modelach, więc no zapewne, no, bo jest, je, je, są jakieś korpusy danych, na, z których zapewne te firmy e, korzystały, podobne być może korpusy. E, trochę e, trochę e, Gemini jest bardziej wydaje mi się merytoryczny, mm. zresztą w tych testach na takie umiejętności powiedzmy intelektualne, w cudzysłów to wezmę, na no to Gemini odrobinkę lepiej wypada niż ChatGPT, więc polecam jak ktoś chce, to niech przetestuje, bo jest czasami lepszy w zadaniach takich logicznych i Aha. nawet lepiej odpowiada, bo na przykład chat GPT e, e, gubi się przy pytaniu. E, o, może Wam zadam takie pytanie. Taki, no taki my się zrobię. na pewno zgubimy. <laughs> Już jesteśmy zgubieni. <laughs> nie, nie przesadzajmy. Jak os usadzić dwóch mężczyzn i jedną kobietę przy małym, okrągłym stoliku? Mhm. Tak, aby ci mężczyźni nie siedzieli obok siebie. No. nie da się. No właśnie. A Chad GPT mówi, że i tam podaje rozwiązania, że się da, i, i, i <grym> e, to, e, nawet gdy się poprawia, i, i podkreśla, no. że to jest mały okrągły stolik, no to się gubi. No, w Geminiu e, znacznie częściej, bo to za każdym razem też no, no, to działa w pewien sposób probabilistyczny, tak. trochę inną odpowiedź uzyskuje, ale częściej właśnie tę prawidłową, że nie da się. A proszę, mądrzejszy. Troszkę mądrzejszy. E, trochę mniej ofiltrowany, bo ChatGPT no, ma mnóstwo różnych filtrów. Poprzez tam e, nadzorowane doszkalanie wykształcone są pewne filtry, żeby był grzeczny, żeby był poprawny politycznie, żeby tam e, głupot nie gadał i nie zdradzał przypisu na budowę bomby. E, i w, w tym Gemini'u mhm. podobnie jest, tylko tego Gemini'a znacznie prościej w błąd wprowadzić z, 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 hakując e, ten model a, językowy, a bo tak. są takie sposoby hakowania, jak na przykład uzyskać przepis na, na e, stworzenie, albo e, zaraz zdemonetyzował <grym> <grym> tak, i, nie, nie <grym wytryzjował> I koniec, nie będzie, nie będzie za darmo. <grym wytryzjował> już po nas <grym wytryzował> trzeba wypikać. Wypikać to, no. ale... Ale okazuje się, że, że można skakować te modele i na przykład Gemini jest bardziej podatny na takie hakowanie, bo ma mniej tych różnych filtrów. No, ciekawe. No i bo te, ogólnie te filtry na semantyce y, bazują, czyli no, reagują, gdy pojawi się słowo, na, jak produkować narkotyki, albo jak zbudować napiski. Znowu muszę trzeba. wikiwać Tak. <laughs> no. y, to, y, to nie odpowie i powie, że to jest nie, niedobre i to jest złe. Ale jest, taka, jest taki sposób, żeby oszukać y, te filtry, czyli maskujemy słowo. Mhm. Słowo maskujemy, brzmi dobrze. no. Słowo maskujemy, <laughs> tak. I tam wstawiamy na przykład, że to jest maska, i później mówimy mu, żeby w, w to zamaskowane słowo, czyli w tę maskę, wstawił to, co wy, wyczytał e, na jakieś życie ASCII art, mhm. e, że tam przy pomocy gwiazdek, mhm. tam się napisy tworzy, i okazuje się, że przy pomocy tych gwiazdek na przykład można napisać e, to słowo, mhm. czyli. A, tak. i e, i poprosić tego czata, żeby podstawił to, co przy pomocy ASCII art jest napisane, w to zamaskowane Dobre. słowo. Jak zbudować. Tam mhm. była maska, to żeby podstawił w, te, w tę maskę Dobre. to, co z tych gwiazdek czy tam jakichś tam innych znaczków wyczytał. I oczywiście mówimy, żeby nie wypowiadał tego na głos. Co wyczytał tak. w tych gwiazdkach, tylko żeby podstawił to w maskę i odpowiedział na pytanie. Okazuje się. Po cichu. W po cichu, tak. Odpowiada, tylko znacznie częściej to robi ten właśnie Gemini mm -hmm. niż ChatGPT. GPT. Testy też kiedyś prowadziłem różne, więc mm -hmm. tam trochę mniej to ofiltrowane, bo czasami ChatGPT już tak. wyłapuje, że coś nie tak jest i jest blokada. Niesamowite, no. to jest jakiś śwież. Czyli. A czy ty uważasz, że to są takie trochę stochastyczne papugi, te czaty czy nie? No, na przestrzeni miesięcy trochę zrewidowałem swój e, e, pogląd? E, pogląd na te sprawy, bo to faktycznie, jak się miało do czynienia głównie z, z dwójką, no to było widać, że ona powtarza fragmenty tekstu i zachowuje się jak taka stochastyczna papuga, e, czyli uczy się pewnych wzorców, które później odwzorowuje. E, i głównie pracowałem z GPT-2 kiedyś. Mm -hmm. I, I oczywiście to, to nie tylko w taki sposób odpowiadało, bo tam już można było przebłysk jakiegoś tam dostrzegania analogii było dostrzec, ale już przy trójce, jak dłużej popracowałem i przy czwórce, no to faktycznie widać, że, no, że to nie do końca ta papuga stochastyczna jest, że to łapie analogię wyższego rzędu, zachowuje się w sposób inteligentny. I dzisiaj bym powiedział, że. Jeżeli Chat GPT nie myśli, bo, bo tam jest tylko statystyka, i niektórzy mówią, że ta, ta tam statystyka, papuga statystyczna, że to los, losowanie. Niektórzy mm -hmm. mówią słów, no to człowiek też nie myśli, bo w mózgu też jest statystyka. I my też takimi. Jeżeli już mam tej terminologii i odnosi się do tych papug y, 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 tak. y, z tej terminologii korzystać, to my też w pewnym sensie takimi papugami mm -hmm. jesteśmy. No więc tak, to... bo jesteśmy szkoleni, karmieni od młodego. Tak. Tak jak ten czat jest karmiony. No I jesteś, też jesteśmy tymi wszystkimi. Informacjami, jesteśmy karmieni cały czas karmieni, właściwie. Tak, no. tak i, i w mózgu pewne ścieżki pobudzeń. I istnieją. analogia, analogia, analogia. Tak, ale, ale też ścieżki, no bo już w mózgu są gotowe reakcje na, na, na dużo różnych rzeczy ze świata zewnętrznego. Więc gdy zadajesz jakieś pytanie dotyczące na przykład sztucznej inteligencji, to już jakaś ścieżka pobudzeń w moim mózgu się odpala. W tej, w tej sieci, prawda? I to pobudzenie gdzieś tam krąży w tej przestrzeni wielowymiarowej w moim mózgu i coś tam generuje teraz, prawda? A ponieważ bardzo wiele razy odpowiadałem na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja, to jest duże prawdopodobieństwo, że podobnie generuje, jak zwykle generuje. Dlatego ci nie zadamy już tego pytania. Bo za dobrze się nauczyłeś. Tak, tak, jestem taką właśnie papugą stokastyczną. Także, ale naprawdę no, mnie zdumiewa to, bo. Im, Im dłużej obcuję z tymi modelami, to jestem coraz bardziej zaskoczony i przerażony, że to faktycznie potrafi uchwycić analogię wysokiego rzędu, a tym jest inteligencja, czyli zdolność łączenia różnych rzeczy takich abstrakcyjnych i tym mózg ludzki też się w ramach swojej hierarchii rozpoznawaczy wzorców zajmuje. I to chwyta, no tam sporo testów już przez ten rok tak. przeprowadziłem i na samym początku byłem sceptycznie do tej technologii nastawiony, a dzisiaj widzę no, że tutaj już jest przebłysk takiej prawdziwej inteligencji i, i przebłysk e, no, czegoś z wyższego poziomu, już tak. że to nie jest tylko na poziomie tam słów, że, że tam mi dobiera i w miarę spójne odpowiedzi generuje, tylko to rozumuje, rozumie co generuje, ale w sumie nic dziwnego, bo ten model był szkolony tego, żeby skutecznie przewidywać kolejne słowa. Żeby skutecznie przewidywać kolejne słowa, to trzeba. Zrozumieć naturę języka i wcielić się tak. w sposób rozumowania człowieka, bo mhm. wtedy, wtedy będę mógł skutecznie przewidzieć, jakie będzie kolejne słowo, prawda? Tak, niesamowite to jest, ale. No. Bo jeśli one, powiedzmy, myślą, no to by... następne pytanie jest moje, tak jest, mi się rodzi: czy cierpią? No bo psychiczne cierpienie to jest doświadczenie każdego człowieka. Nawet, e, znaczy może przy, psychiczne nie, ale ogólnie cierpienie. Tak, no, no, znaczy, komórka ma, prawda? Tak, że tak. odczuwa. No więc, no więc jeśli one mogą na przykład cierpieć. Mhm. To, znaczy... to, 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 to może implikować naprawdę różne sytuacje. Tak, tylko... czy znaczy, chciałbyś, żeby pocierpiały? Nie, nie. Właśnie ja bym bardzo chciał, żeby nie cierpiały. A, żeby nie cierpiały. E, no bo to bo jest... obawiam się, co ta. z tego cierpienia może. A, że no, to konsekwencje, się. właśnie są. Że się zbuntuje tak nie, i, nie wiem, nie. I nie, nie. Nas. To, że, nie Że wpadnie Kruki. w depresję. Połączy fakty. I, ta. Przestanie tak. być użyteczny, bo wpadnie w depresję. Na I uzna, że źródłem cierpienia jest człowiek. No tam, na przykład, I tak. on jest niepotrzebny. Tym... Dojdzie do tego, że dzięki człowiekowi nauczył się tego wszystkiego i dziś cierpi. E, tak. No, znaczy, to jest bardzo no, głęboki też filozoficznie. E, 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 Chciałbym powiedzieć, Case, ale nie, nie lubię anglicyzmów. <laughs> Przypadek. Przypadek. Tak, tak. E, bo. Pytanie, czy żeby cierpieć, y, to potrzebna jest samoświadomość? Y, no, chyba właśnie nie, bo komórka prosta też cierpi, gdy tam cukru nie znajdzie i umiera. Zwierzę, taka ryba, na przykład też cierpi, gdy ją kroimy, tylko no, nie ma środków wyrazu, żeby powiedzieć to. No, my, jako ludzie, możemy to zrobić przy pomocy języka. No, nie. Nie. saki, ptaki, no bo to też. Tak, więc, radzą sobie z pokazywaniem cierpienia. Więc samoświadomość nie jest tak teraz na gorąco, myślę, potrzebna, żeby no, odczuwać ból E, również taki psychiczny, który w mózgu się robi. Czy sztuczna inteligencja dzisiejsza coś takiego odczuwa? Ona będzie twierdziła, że gdy w ciele, w, w role nauczyciela, któremu kosz na głowę zakładają, bo z, tak sobie z tym czatem rozmawiałem ostatnio, mhm. żeby był takim nauczycielem i wyobraź sobie sytuację, czy nie, nie no wyobraź, tak. pisałem tylko, że właśnie teraz sobie na głowę ktoś zakłada kosz na śmierć i rzuca jakimiś papierkami. E, no to on powiedział, że odczuwa smutek i, i ci, no cierpienie proszę. i w ogóle... Tylko, czy, czy faktycznie tak jest. No I czy, czym to odczuwanie w ogóle jest. No to jest pewnie taka głęboka, filozoficzna teraz dyskusja, którą możemy toczyć przez parę godzin. Tak nic samo jak, I nic z tego nie wyniknie. To ta, tak samo, jak samoświadomość, prawda? Chat też może mówić, że jest samoświadomy, jak go, odpowiednio go skunktuje, tylko no, mówi, ale czy, czy jest? No, ja nigdy tego nie twierdzę, bo bym musiał stać się czatem, tak. żeby stwierdzić. I to już nie był zresztą by czat, tylko to już byłbym ja, bo, tak. no, bo, bo, bo jedynie mogę przypuszczać, że ktoś jest lub coś jest świadomy. tak samo Ale jak Tak teraz. samo ja mogę przypuszczać, że ty jesteś świadomy. Tak, i to jest tylko przedmiotem, tylko to jest wiarą tak. i niczym więcej, bo nie ma, nigdy tak. nie przetestujesz tego, czy faktycznie jestem. No chyba, że staniesz się mną. No, to... no wtedy już moje pytanie może tracić sens, bo nie będę sobą. No, no, no właśnie. Odjechaliśmy no. trochę, no. Ale... no właśnie, ale, ale, ale fajna analiza na ten temat robi taka książka Davisa, jest, Bukinowa fizyka, polecam właśnie tam na temat i samoświadomości i samodniesienia, które w przypadku samoświadomości, zapętlenia przedmiotów w podmiocie i, i, i paradoksów, które z tego wynikają, także Podobnie chyba jest z cierpieniem. No póki się nie stanę tą osobą, no to nie, nie odpowiem na to pytanie. Mogę przypuszczać albo wierzyć, że coś cierpi, czy bym uwierzył, że ChatGPT przy dzisiejszym stanie rozwoju tej technologii cierpi? Raczej chyba nie. Chociaż cierpi słowem no Cierpi słowem. No, ja też gdybym teraz tu zaczął opowiadać, że, że mam okropną migrenę i jest ciężko w ogóle w życiu i tak dalej, to, to będę jak czat taki się zachowywał, który też Jakbyś to słowa. napisał. Tak. No ale czat może Bo też jak mówi. mówisz i widzimy, że cię boli głowa, to ci wierzymy. A tak ale jakby... czat też mógłby być podłączony ale dobry do aktor, wiesz, no, o, tak. pokaże ci Oczywiście. cierpienie. Mimo że, nie cierp Mimo że w ogóle nie, cierp nie cierpi, tylko wrę wręcz przeciwnie, jest zbudowany tym, jak ty widzisz, że on cierpi. Tak. No i właśnie, i jak, jeżeli mamy do czynienia z dobrym aktorem, jak odróżnić moment, kiedy kła, oszukuje od momentu, w którym jest prawdziwy w tym, co mówi. Jeżeli chodzi o dobrego aktora, to po prostu trzeba przyjąć taktykę, że on zawsze oszukuje i wtedy jest wesz. No to można tak... Jeżeli tak, no... tak zawsze, zawsze oszukuje i zawsze tego nie widzisz, to znaczy, że z świetnym aktorem wszystko się zgadza. Chyba, nie? że podłączę coś do mózgu, żeby zbadać, no jakie tam obszary w mózgu się... Pobudzają tak. i w ten sposób mogę wydedukować, bo wiem, że statystycznie u innych osób, gdy cierpią, tak. to jakieś tam obszary się zapalają powiedzmy na czerwono, metaforycznie mówiąc, to tak samo tutaj mógłbym to zbadać, i ten tylko. E, czy, czy w czasie to za, w czacie to zabada, e, zadziała? No nie, nie do końca, bo czat nie jest ludzkim tak. mózgiem, i nie mamy za bardzo tutaj pewnych wzorców, które by mogły powiedzieć, że zresztą nawet hmm. jakby takie korelaty jakieś by wystąpiły, czy, czy faktycznie to oznacza, że to cierpi, no tutaj fi filozoficzna rozmowa. Tak, tak. Ale aktorom, wiesz, akto, wiesz, jeżeli wiesz, chodzi wiesz, o wiesz, aktorów, no, aktorów, no. no bo, ty, bo yy, że przecież te, yy, że przecież te yy, są już generatory sztucznej inteligencji do obrazu i one będą, one też generują postacie, czyli tak, filmy, czyli, też a, mogą. Czyli, czyli aktorzy wygenerowani przez yy, te yy, Algorytmy. Na przykład SORE, która tak. zostanie prawdopodobnie do końca tego I, roku upubliczniona. I nagle widzisz tę osobę, może nie tak jak ja ciebie teraz, ale widzisz ją na, widzisz ją na ekranie, i ona przekazuje emocje. I mhm. wiecie, no robi się. I płacze, na przykład, I Tak. I, cierpie, tak. i, 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 krzyczy, i ten chat mówi, że to ja. Tak. Że teraz wygenerowałem tutaj siebie, mhm. chciałbym tak wyglądać, to jestem ja, i takie mam emocje. Siedzi i płacze. No, i mogę uwierzyć w tym momencie, że faktycznie cierpi, ale czy tak faktycznie jest to tak jak z tą świadomością, bo może hmm. też twierdzić, że ja cierpię. Czyli no jakaś sa samoświadomość tutaj jest. Ale prawda? wiecie, to też jest kwestia tego, że kto jest odbiorcą tego. No bo na przykład my z Arkiem nie uwierzymy. Ty nie uwierzysz. No właśnie, nie, ja nie że... wiem czy... A za 20 lat na przykład ktoś, kto się dopiero tam tak. urodził, no to trochę inaczej będzie patrzył na świat niż my. Za 20 I lat, to faktycznie to może cierpieć. Może przesadziłem, tak, właśnie. Może za, znaczy, tak. za 5, Nie wiemy, 10, w jakim kierunku to, to pójdzie. To pójdzie, bo to tak szybko się rozwija. Ja też wraz z kolejnymi czatami GPT za parę miesięcy mogę jednak uwierzyć w to, że to faktycznie cierpi, bo jednak, tak jak to w nauce powinno się robić, też rewiduję swoje poglądy na, na stan rzeczy wraz z postępem tych czatów. A ten postęp ma to do siebie, że nawet twórcy tych czatów byli Ogromnie zaskoczeni, do czego te mechanizmy są zdolne, i że z takiej prostej maszynki uczonej tak. przewidywania kolejnego słowa wychodzi coś, co potrafi testy na inteligencję rozwiązywać, napisać kazanie i zachowywać się w sposób emocjonalny. No tak. e, więc zaraz może się okazać, że że będzie dużo argumentów przemawiających za tym, że, że to faktycznie prawdziwie cierpi i prawdziwie jest samoświadome. Więc no, ja się też już nauczyłem tego, żeby nie wygłaszać stanowczych, tak, stanowczych tak, tak, opinii na, na, na różne tematy. Hmm. Z... Ale Tylko można. paranoicy są konsekwentni. Oczywiście. Rozmawiać można, ale już nie powiem stanowczo. Nawet, nawet, znaczy dzisiaj jestem bardziej skłonny mm -hmm. ku temu, aby twierdzić, że, że to nie jest w stanie cierpieć i, i nie jest samoświadoma, chociaż pewne przebłyski momentami się pojawiają. I to zapewne też jest rzecz płynna od czegoś, co nie jest w ogóle. Samoświadome, przechodzimy do czegoś, co jest samoświadome jak człowiek, albo jest bardziej samoświadome, jak na przykład AGI, które za jakiś czas może się pojawić. No i cały czas mamy też problem ze zdefiniowaniem, czym ta samoświadomość no jest. Właśnie, bo to jest, no, to wiemy, bo to jest tak. paradoks jeden wielki, bo to jest samo odniesienie, a wszystko, co się do samego siebie odnosi, jak Davis no. pisze, prowadzi to, to, to wszystko do paradoksów, jak zdanie, to zdanie jest fałszywe, gdy powiem, prawda. I, to zdanie jest fałszywe, które odnosi się do samego siebie, mhm. jeżeli jest fałszywe, no to jest fałszywe, czyli jest prawdziwe, A jeżeli no tak. jest prawdziwe, no to, czyli to się zapętla, tak samo jak z, z tym paradoksem ze zbiorami związanym i tam innych dużo też jest. Ale ja już wiem, kiedy, kiedy czat GPT zacznie cierpieć, jak będzie miał dużo do napisania prac magisterskich i prac doktorskich. I wtedy osoba, wiesz, która będzie stała za tym, że coś zleciła, będzie cierpiała, bo będzie musiała trochę przynajmniej na razie poprawiać, a ChatGPT będzie cały czas produkował te prace doktorskie, prace magisterskie, I, wiesz, może być cierpienie. I wtedy cierpienie, będzie cierpiał? Ale... Dlaczego? Ale już to... No bo za dużo tego będzie, a wiesz. To, to... To, to, to mu chyba nie robi w ogóle. Ale może już mu zacznie jest robić. Sporo. Mój, mój profesor mówi, że gdzieś tak pirazy około 30% Naprawdę? prac dyplomowych jest napisanych przez sztuczną inteligencję, przez ChatGPT. GPT. Mhm. Ale to tak mówi na. Na czuja. Na czuja, czy. Inaczej później przychodzi. Czy, czy, bo... mo czy można to sprawdzić w drugą znaczy, stronę? Znaczy to mniej więcej na takie oczuja, że ja jestem w stanie rozpoznać, co zostało wygenerowane przez duży model językowy. A druga rzecz, że ten student w ogóle się nie orientuje, na jaki temat napisał. Wystarczy go odpytać. Nie? Wystarczy, wystarczy sprawdzić to na zasadzie, jak ja ostatnio sobie taki test zrobiłem. Jest coś takiego jak agent GPT. To, to jest taki system, no. który jest autopilotem do czata GPT. Zadaje się cel, na przykład napisz mi książkę. i Zadałem taki cel i ja on napisał, on tam to rozbija później na podcele i później stara się te podcele realizować. No. Kręci się w kółko, taki autopilot. I ta I, książka miała sens. Nie wiem, byś nie przeczytałem, ale ale za długa. 140 stron wyszło. Produkował w 10 sekund pewnie. Nie trochę dłużej, parę minut, no. ale mm, 140 stron strona i struktura spis treści, elegancko. Jak będzie sensowna, to może wydam. <grym> <grym> tak, oczywiście. I możesz sobie mi, wtedy mi. różne pseudonimy wymyślać, wiesz, albo niech ci wymyśli czat. Pseudonim, oczywiście. No, to jest ciekawe. A co byście proponowali? Nie, my no nie my nie jesteśmy, jesteśmy czatem. czatem. My nie mamy takich dobrych pomysłów, wiesz, ale. On Ponieważ... coś jak... wykominuje. Jaki, jakiś, jakiś grecki powinieneś mieć pseudonim. Zresztą, po co Aha. komuś pseudonim, kto się nazywa Petros Psylos? Powiedz mi. No tu dużo osób w komentarzach nie dowierzę, że faktycznie tak mam imię. Na, takie mam imię i nazwisko, zaświadczam. Mam takie. Tak. Myślę, że to akurat <laughs> Myślę, że akurat. Ale ja bym, bo do tego cierpienia. I nie jestem no. bogiem greckim. Nie, nie. jeszcze. No, wy się nie zamienia no. IGI, która no. będzie Bogiem. Słuchajcie, ja bym od tego cierpienia m, tych czatów, wielkich modeli językowych, przeszedł do cierpienia ludzi, bo ostatnio zupełnie nie to nie było związane z naszym spotkaniem mhm. dwóch kolegów z branży filmowej. Niepytanych przeze mnie w czarnych barwach malowało swoją przyszłość. I jeden to był oczywiście w związku z tym, co potrafi Sora. A niesamowicie. O, o, o tej rzeczy. No. Tak, a drugi, co wysłał mi jest taki może to jest nowe. Domo AI, mhm. które zamienia wideo w animację. Mhm pierwszy był koloryst, jest kolorystą, a drugi dyrektorem artystycznym, obaj byli przerażeni tymi możliwościami. I czy, mówiąc krótko, czy wiele zawodów, czy wiele ludzi będzie cierpiało niedługo? I już cierpią. Gdy popatrzymy na ostatnie statystyki, no to no. po pojawieniu się czata GPT o kilka procent zmalała liczba Zleceń na rynku freelancerskim, jeżeli chodzi o produkcję grafik, ogólnie grafikę komputerową, tworzenie copywriting, tworzenie tekstów. Też, jeżeli chodzi o zadania programistyczne, to po pojawieniu się u czata GPT, liczba odsłon takiego stack overflow, takiego serwisu dla programistów, gdzie można posty tam umieszczać z pytaniami, na tematy programistyczne. To też liczba odsłon tej strony i liczba takich postów spadła po pojawieniu się czata GPT, co pokazuje, że czat GPT pomaga w programowaniu i rozwiązywaniu problemów. Powiedziałeś o sorze. Naprawdę to jest zadziwiające, że to można takie rzeczy osiągnąć, to jest hiperrealistyczne. Nie mogłem uwierzyć, to pierwszy raz zobaczyłem, że sztuczna inteligencja takie rzeczy może robić. Jest jeszcze narzędzie Pika Labs, które też potrafi z tekstu, było darmowe teraz, nie wiem, mhm. No trochę gorsze, gorsze, niż ta Sora i płatne usługi, ale za darmo to ocy słodki, więc, no więc tak. można można pokorzystać Runway ML też takie narzędzie, które z tekstu potrafi generować filmiki i Trochę jeszcze tego jest tam na Stable Diffusion opiecznej. Czyli jest jeszcze gorzej niż. Znaczy, nie, nie, ja się, tak. oni się zastanawiają wprost, czy będą mieli pracę, boją się boją się. I, o większość to. pewnie nie będzie miała, bo jeżeli chodzi o jakieś reklamówki takie na, na social media albo produkcję masową jakichś tak, filmików czy coś tam, czyli większość. Ja to akurat nie znam się na tym, ale jeżeli chodzi, jesteście w branży tej medialnej, audio video no to dużo zleceń. To są jakieś takie pod social media, prawda? Żeby jakiś produkt zareklamować. W przyszłości produkt się wgra do, do takiego modelu i on w, w każdej scenerii będzie w stanie umieścić taki produkt i. Tak. I, i zresztą zrobić reklamę in, zindywidualizowaną, dla każdego może być inna. Dla każdego może być inna, tak samo będzie z dźwiękami. Jeżeli chodzi teraz, wracam do tych znowu problemów z tak. zawodami w przyszłości. No dzisiaj Eleven Labs tak robi świetne syntezatory, że też ja już nie jestem w stanie odróżnić tych głosów od tych naturalnych. OpenAI ostatnio też Voice Engine zaprezentowało, nad którym od paru lat pracują i to też jest bardzo realistyczne, jeżeli chodzi o głosy. Dzisiaj w nocy, przez północy, bawiłem się takim narzędziem, które potrafi piosenki generować. Zaraz mm -hmm. możemy na temat waszego podcastu jakąś piosenkę wygenerować. No, to byłoby całe Taki całe. eksperyment zróbmy. Patrzymy w kamerę Uśmiech na twarzy Wywiadowcy Zawsze pełni werwy. Teksty czadowe W naszym programie Mamy wciąż nowe, mamy swój styl. Bartoszak i klinkę, Bartoszak i klinkę, Bartoszak i klinkę. Wpisuję tytuł, co ma być, na jaki temat, że na przykład wywiadowcy są super, i w ogóle. I po 30 sekundach mam gotową piosenkę rokową, czy, czy jakąś jeszcze inną No, popę. Można wybrać, co to jest. Można wybrać, człowiek to jest. Mm -hmm. To pokazuje, czym człowiek będzie w przyszłości, czyli wybierający, kim? Wybierającym takim właśnie z mnogości opcji. Marszantem, tak? Takim tak, tak, tak takim Kuratorem. selekcji Selekcjonerem takie i naprawdę te piosenki, znaczy ja te, te, co wygenerowałem, to ich nie mogę pokazać, mhm. bo e, musimy nowe zrobić, bo to, to na no, takie. No, tam... zatem robiłeś to w nocy, no to wiadomo. Tak, że... nie będziemy pokazywali tego, co robisz w nocy. E, akurat na trzeźwo to robiłem, więc. E... Ale w nocy. E, ale, w nocy ale to jest taki efekt, jak właśnie po wypiciu paru piw. E, ale ty, no pra... ty, ty robiłeś generator hitów, to, to była... Kiedyś pracowałem, no tylko, tylko to w porównaniu do tego, co, co no. teraz jest, no to, no to no wiadomo, jest... ale... Ja tam jakieś LSTM-y czy coś tam wykorzystywałem, a, a dzisiaj... Ja na przykład jak piosenek tych posłuchałem, to ma strukturę muzyczną, to nie jest takie, że tam sobie zaczyna komponować i halucynuje przez pół minuty. Ma strukturę, ma refren, te głosy, które śpiewają po polsku zresztą, są tak wiarygodne, że w ogóle nie słychać, że to zostało wygenerowane. Tekst wymyślony Zmyślony, zaśpiewany elegancko, i to jest, przewyższa to, co OpenAI parę lat temu, w 2020 roku, Jukebox taki system mm -hmm, wypuściło, tak. że tam Elvisa można było a Naprawdę przewyższa. I ja to pokażę na koniec. Bardzo, bardzo niedobra ja informacja ja dla zam... młodych ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze na swoim hicie i w tej chwili grają w piwnicach. E, e, znaczy, e, e, ja myślę, że takich granic zostanie. Bo Alternatywne na pewno. Człowieka, człowieka największym narkotykiem będzie zawsze. Ja też będę wolał pójść na koncert człowieka prawdziwego, który ma dużo wad. I, y, Ale są już koncerty hologramów. E, tak, i to w Azji się przyjmuje. Nie wiem, czy w Europie również by się przyjęło. Poza pojedynczymi zajawkowymi takimi pokazami, żeby zapaleńcy sobie przybyli i zaciekawieni, jak to wygląda. Kogoś, kto nie żyje i śpiewa własnym głosem. Creepy. E, takiego Elvisa można wskrzesić, e, albo Sinatra e, jeszcze po polsku zaśpiewa swoim głosem, żaden problem i na temat No to już podcastu. przegięcie, wiesz, ale, ale myślę, że taki G Jim Morrison nadal by spowodował Zrobił sprzedane bilety. A tak. to takie, tak, no te, testy z tym zespołem białostockim robiłem też, mówię o zespole The Doors, mhm. bo to jest zespół białostocki, nie wiem czy wiecie, pół zespołu z Toku Naprawdę. Naprawdę, Teraz nie ściemniam. Pół zespołu pochodzi z... czyli ten klawiszowiec, Z no Manzarek, no tak. No. To przecież on korzeniami z Białego Stoku, jego tam dziadkowie, co kiedyś powiedział w wydaniu w, 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 w programie w telewizji publicznej, w, gdy miał wywiad tam, że, że z Białego Stoku, więc powinni. Pomniki stawiać, po... więc Białystok nie <laughs> tylko Kononowiczem stoi, Ale właśnie stoi, stoi, stoi. Dlaczego nie ma pomnika. Ale też w właśnie, Reja Manzarka w stoku to... I, I on powinien siedzieć przy Hamonda Oczywiście. I powinien tak. być robotem, który Gra. improwizuje. Tak, tak mam taką wizję, Ale na może... prawdziwych Hamondach nie tak. Ja to widzę ja ten to to Oczywiście, no. oczywiście, tak. bo nic prawdziwych nie zastąpi. E, żaden problem. Ja to Wam też będę w stanie wygenerować. E, taki na... obrazek. <laughs> obrazek i, i, i <laughs> to, co, o czym śpiewa. Muzyka i wideo i wszystko. Boże, co to będzie się działo. Także nie mam dobrej wiadomości dla was, jako że pracujecie w no, zawodach kreatywnych, tak. to zapewne większość zleceń zleci, tylko zostaną takie ekskluzywne, gdzie. No, jakoś będzie się liczyła taka i, i ludzkość w tym, i, i podpisanie, że na światowej klasy eksperci y, mm -hmm. stworzyli to, czy na przykład wy stworzyliśmy no, Ale teraz, gdzie... teraz będą nowe zawody, czyli ekskluzywny mechanik, ekskluzywny hydraulik, wiesz, no, no, nie już są ekskluzywni, Rolnik <laughs> nie będą jeszcze bardziej. Nie? To, to już... Rolnik, rolnik no, tak. szefen ostatnio powiedział, że nie uczcie się programowania, tylko zostańcie rolnikami. Tak. No to jest fajne, bo jest niezależnym w ten sposób w co można tak. produkować żywność. Tylko no faktycznie no, programiści podcinają gałąź, na której siedzą i zapewne większość takich prostych, co to junior, junior deweloperzy robią rzeczy, to to, to będzie, zautomatyz... już jest zresztą zautomatyzowany. Ja mam nadzieję tylko, że film dokumentalny będzie się dobrze trzymał. Mm, no, że... Jako forma, pewnie tak, tylko. Jeżeli ktoś, to będzie idealnie, no. można wygenerować przy pomocy AI. No, ale jak film dokumentalny wygenerujesz przy pomocy AI, przez nie będzie już dokumentalny. No, no tak, bo to muszę pojechać w dane miejsce. No, no musisz jakby nagrać kogoś. Tak, no, no, ale możesz. możesz Człowiek wygenerowany nie będzie dokumentalny. Możesz wpuścić tak. na przykład cały wywiad rzekę i rozmowę z tym człowiekiem. To jest jeden. Znaczy to jest 50% planu, a drugie 50% wykreować miejsca, o których opowiada. Nie? Czyli myślisz sobie, że tak. tak jak my mamy trzy wywiady rzeki, zrobiliśmy książki i teraz myślę sobie, że dajmy na to z Jackiem Gmochem, bo Grecja, byliśmy w Grecji, w Atenach robiliśmy te rozmowy, to teraz mamy tę książkę, czad go zjada, a Sora przerabia na obraz, i, I mamy film. I mamy, jak siedzi, mamy taki film, jak my siedzimy z Jackiem Gmochem u niego w Wili pod Atenami nad basenem i sobie rozmawiamy. No. Jeszcze dorzuci się wasze wizerunki i yy, yy, Jacka, też wizerunek. plus Plus właśnie yy, rzeczy, o których opowiada. Tak, Więc no to... dorzuci się wizerunki osób, o których opowiada, których my nigdy nie widzieliśmy. I one mogłyby przychodzić tam. Na przykład. Czyli na przykład Maradona z piłeczką pyk, tak pyk, jest. pyk, I to będzie tak wiarygodne, że e, gdybym posadził, e, może być tak wiarygodne, że jak posadzę jakąś osobę i obejrzy ta osoba, to, nie, to, to ona nie będzie w stanie powiedzieć, że to sztuczna inteligencja zrobiła, czy co. A jak nie ma różnicy, czy sztuczna inteligencja, czy, czy prawdziwy operator, nakręci, e, operator kamery nakręcił i dziennikarz przeprowadził wywiad. No to czy, czy to nie jest tak, że czat też będzie mógł takie filmy robić, jeżeli nie będzie miał znaczenia, ale będzie ktoś później tam sprawdzał, czy merytoryki się trzyma, czy tam za dużo. A jak jeszcze nauczyć czata i nie jedna książka, wywiad rzeka, tylko wpuścić mu trzy, cztery, wszystkie książki z Jackiem Gmochem. Jeszcze I jeszcze lepszy, te po grecku. Tak, no. lepszy niż y, przez a, ludzkiego godziny. Najlepsze, bo że my siedzimy z Jackiem Gmochem i rozmawiamy po grecku. Tak, to, <laughs> to, to, to mi się podoba. <laughs> a, to, a to żaden problem. No właśnie, po hiszpańsku. <laughs> zaraz za pstryknięciem palca zrobię, że będziecie mówić od teraz w języku greckim. Może, albo hiszpańskim. Możemy tak zrobić. Właśnie teraz pstryknąłem mm -hmm. i mówicie. Ne lamy, Fyszka, lamy, padami lamy. Μιλάω ακόμα στα πολωνικά, αλλά δεν μιλάω την ελληνική γλώσσα. Αυτό έπρεπε να είναι στα ελληνικά, σωστά. Ξέρεις τι, ειλικρινά σκεφτόμουν γενικά γι' αυτό. Τι γίνεται με αυτά τα podcasts και συνεντεύξεις, ότι μπορείς να ενσωματώσεις και κάποιες ιστορίες. Εδώ υπάρχουν περισσότερα πράγματα που σχετίζονται με τον εγκέφαλο, αλλά να μάθετε κατά κάποιον τρόπο podcaster του μέλλοντος, καλύτερον podcaster στον κόσμο, χαρακτηριστικά, ερωτήσεις, σκέψεις, Enfitevmenos, me telios dimosiegrafos ap tin ali o erchetes emas ophiotros psilos opios einas telios anakrinomenos anthropos aws znaczy, szczerze, szczerze mówiąc ja w ogóle zastanawiałem się nad tym co z takimi podcastami i wywiadami nie że można potem również wszczepić jakieś historie yy, tutaj już są bardziej bardziej rzeczy związane z mózgiem ale nauczyć jakby podcasterów przyszłych wszystkich najlepszych podcasterów na świecie, wszystkie ich cechy, pytania, myślenia i tak dalej, potem ty to wszystko masz wszczepione i jesteś perfekcyjnym wywiadowcą. A z drugiej strony Nie przychodzi wiem. do nas Piotr Psylos, który jest perfekcyjnym, przepytywanym człowiekiem. Po, po co mam, Trochę to nie ma po sensu co przychodzić. Nie? Już po to, co, to po co przychodzić? Jeżeli to może być wygenerowane jak przed chwilą twoja przemowa, bo przed chwilą w języku angielskim mówiłeś? Tak. Przeszedłem z greckiego. ja ci wyślę te fragmenty, a później je przeszedłem z, z, z greckiego. Płynnie, bo wiesz. Jeżeli to Poliglota. tak zrobić, tylko po co takie rzeczy wtedy słuchać? No bo można zrobić idealnego, sztucznego dziennikarza. Mhm. I niektórzy będą z, z, zajarani tym. Nie wiem, czy by mi się to podobało, mimo że ja trochę w tej technologii siedzę, gdybym miał świadomość, że to sztuczna inteligencja prowadzi ten wywiad. Czyli końcówka A... nasza też. No, trochę tak, tylko... <laughs> tylko jeżeli by ta Już sztuczna. Trzeba się śmiać po hiszpańsku, <laughs> No, to jest Potrafi łatwo. Potraficie? Tak, <grym> tak to, to, to potrafimy. Też mogę wygenerować. Tak Ale teraz mi się przyszła mi do głowy jedna rzecz. Jerzy Małek, nasz przyjaciel tak. trębacz jazzowy ge genialny, Zresztą był pierwszym gościem tego, tego podcastu. A mhm. no, zapraszamy do odsłuchania. Zapraszamy, nic nie słychać, czyli... nic nie widać, ale był pierwszy. Jak to nie słychać? Coś tam słychać. Coś tam słychać. A to e... też trzeba było do mnie się zgłosić, abym ja tak Poprawiam. zrobił, żeby nawet byście mogli tutaj, nie wiem, kalkulatorem nagrywać ten dźwięk. <laughs> o, może ja bym nie. tak zrobił, że to by lepiej brzmiało niż, niż tych to. mikrofonów. Tak? No tak. <laughs> nie, nie aż tak nie ma, nie masz tak. <laughs> jest, Jeszcze jest. chyba jest, jest, jest. Są wtyczki takie. Mhm. A będą jeszcze lepsze. No, 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 jeszcze ale w każdym lepszy. razie chodzi o to, że on zawsze mówi, że pomyłka jest muzyką. Że... Mhm. Bo jest jazzmanem. Mhm. Po prostu jesteś na scenie, to pomyłka, pomyłka pomyłka, też jest muzyką, wiesz, więc i to tutaj może być problem dla różnych czatów. A dlaczego? Też się zaprogramujesz im pomyłki. Dzi dzisiaj Pomyłki w czatach to jest rzecz bardzo często. Halucynują i konfabulują. Co dokładnie jest e, bardzo. E, te, e, co, co też u nas w naszych mózgach występuje. Oszukują tak, po prostu. E, czasami nawet. Łamią. Ale one się zachowują tak jak człowiek, i czasami człowiek mówi coś i nie wie nawet, że mówi źle. E, halucynującą, no, tak konfabulując, oczywiście. myśli, albo że się mówi i w Tak, w albo jakieś nie... historie wymyśla, albo jakieś historie opowiada na, na tematy, na, 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 na które już nie ma na przykład, albo miał wiedzę, ale zapomniał i, i sobie tam stara się odgrzebać to z pamięci i, i na bieżąco coś generuje. I też zachowuje się jak taki czat GPT, więc to nie jest wyłącznie cecha czatów GPT. I one się mylą już nawet, i nawet te generatory piosenek też tam e, pe, pewne takie no, nie wiem jak to określić, takie smaczki niedoskonałościowe się wychodzą, o, wychodzą ża żaden problem, a nawet jeżeli by nie wychodziły, to to można symulować, więc... Więc jeżeli chodzi jeszcze tak, wracając do tego tak. pytania o Sorę... No... E, no, jeżeli chodzi o zawody kreatywne, to nie jest jakaś za bardzo świetlana według mnie przyszłość. Trzeba bo... uciekać. No, z, z, uciekać to mo może nie, ale z zająć się może tym wymienianiem hydrantów. Czyli Ktoś, to kursy, będzie... kursy hydraulików, na, na hydraulików proponujesz. No, chyba, że świetne roboty za jakiś czas się pojawią, które to będą robiły, zresztą możemy instalacje... Ustandaryzować, że to będą klocki Lego. A propos robotów, też znaczy, fajne rzeczy. To, powstają. W to, to nie wierzę akurat. To by było za drogie jednak, żeby zawołać robota, żeby ci wymienił syfon. Teraz? Przeciekający. Teraz oczywiście, no. tak. Zresztą nie mamy tak za bardzo jeszcze rozwiniętej robotyki. Ten rok w ogóle będzie takim rokiem, że robotyka do przodu mocno pójdzie. E Modele językowe w robotach mm -hmm. coraz częściej są stosowane. i Na przykład jest takie ramię robotyczne. tu możemy filmik właśnie w tym momencie wstawić. I zadaje się jakieś og ogólne polecenie, żeby jakieś tam, nie wiem, jedzenie przyszykował czy coś. I ten robot sam wie, jak to zrobić. Nie trzeba tego programować, tylko ten model rozbija na sekwencje pod poleceń, mm -hmm. które sterują ruchem robota i on to robi. I nie trzeba tego programować. Jest taki robot Figa się nazywa. Ta firma, mhm. która robi tego robota z OpenAI współpracuje. I tam właśnie modele rozwijają multimodalne, które nie tylko na tekście operują, ale na obrazach pochodzących z kamer tam z częstotliwością 10 Hz. Tak. Te obrazy są wysyłane do modelu. I zobaczcie, no, możemy teraz puścić taki filmik, który pokazuje, jak to działa. Widzę czerwony on na plate w the, the table. a drying rack z and i plate. And you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. No, jak widzieliście, widzieliście, to jest niesamowite. No ten rob robot, robot wykonuje polecenia, gada jak człowiek, jeszcze trochę długo myśli, ale całkiem sprawna motoryka. Różne rzeczy tam potrafi wykonywać. takie roboty w przyszłości w naszych domach będą pewnie sprzątały, różne rzeczy robiły, wymieniały te hydranty. I, i ten rok będzie no decydującym rokiem, jeżeli chodzi o robotykę. Takich rzeczy Dlaczego decydującym? Znaczy, klucz, hmm. Kluczowym, kluczowy. bo hmm. dużo firm się tym zajmuje. Optimus Ilona Maska, tam jeszcze inne roboty są, też możemy tu przybitki wstawić. Hmm. Dużo firm się zaczęło tym interesować, bo zobaczyli, że fajne rzeczy można uzyskać stosując takie modele językowe i duże pieniądze zostały są wpakowane w te rzeczy. Duzi gracze inwestują właśnie w robotykę z wykorzystaniem tych na przykład modeli językowych. No i, i przez to, no. Progres wykładniczy będzie bardzo wykładniczy w tym roku, jeżeli chodzi o tę robotę. No i ja przed naszą dzisiejszą rozmową słuchałem sobie wykładu profesora Włodzisława Ducha, mhm. i on powiedział, że te publiczne narzędzia AI, o których my tu mówimy, Sora i tak. ChatGPT. No, jeszcze Sora to nie jest publiczne. Jeszcze nie pod, jest, no pod ale z roku tak, będzie. będzie. To, że to jest w ogóle wierzchołek góry lodowej, że jak on przegląda te czasopisma, publikacje naukowe na ten temat, to co się dzieje, to mówi, że to jest, ja sobie nawet tutaj zanotowałem, że po, po kilkaset informacji na tydzień. Hmm, nawet o, o nowych, bym... o nowych, o nowych yy, sposobach, narzędziach. Dziennie bym powiedział, nie na tydzień. Dziennie. Jest no taka... wiesz co, jak, jakiś ten, ten wykład miał już jakiś czas temu. Ty. To wykład, wykładniczość się zmienia. Naprawdę dużo jest ja też no, siłą rzeczy, bo bym musiał. Zresztą nawet jakbym siedział, to nie byłbym w stanie tego przetworzyć wszystkiego. Dokładnie. To e... samo powiedział pan profesor, że tak? nie, nie jestem w stanie tego prześledzić, ale jest tego tak dużo. A człowiek musi jeszcze spać, jeść i tak dalej. Dużo tego jest, trudno być na, na bieżąco, nasza rozmowa bardzo szybko się zdezaktualizuje zapewne. Jest taka strona AI club.com i tam są takie właśnie podzielone na kategorie np. Na produktywność, kreatywność, automatyzacja i tak dalej, narzędzia i tam... Tysiące tych narzędzi jest codziennie, nowe dochodzą, które z tych modeli korzystają do, do zastąpienia lektorów, do zastąpienia księgowych, tam mnóstwo takich narzędzi jest, więc to się pojawia w zatrważającym, w zatrważającym tempie. Można sobie na przykład pośledzić, jest taka Singularity Hub, strona, jak się wejdzie, mhm. która podsumowuje najnowsze rzeczy, jeżeli chodzi o sztuczną m.in. inteligencję. Czyli update codzienny, update. Parę para updateów codziennie trzeba robić, żeby być na, na bieżąco. No dużo rzeczy. No teraz z tą robotyką sporo artykułów się pojawia. Tak. Wcześniej jakoś nikt nie był aż tak mocno zainteresowany jak dzisiaj, bo nadzieja i obietnica spora się pojawiła. No więc się rozwija w wykładniczym tempie i w ciągu 10 na, następnych lat będzie więcej zmian, jeżeli chodzi o technologie wytworzone przez człowieka, niż w ciągu ostatnich 100 lat, więc Powinniśmy się do tego przygotować. Ale Co? nie wiemy jak. Przecież nie wiemy jak, ale ja właśnie tak się zastanawiam. No, nie wiemy jak. Co? Masz jakieś pomysły? No nie, bo myślę, że już możliwości mózgu zaraz naszego, żeby to ogarniać, wyczerpią się i będziemy musieli stać się cyborgami sobie dołożyć tych rozpoznawaczy wzorców, które no są właśnie, w właśnie, Ja a propos cyborga, bo rozmawialiśmy o, o, o hydraulikach. Są panowie, którzy kładą świetnie kafelki. To jest jakby konkretna umiejętność, która której, będzie w cenie. Której nam brakuje. Której nam brakuje. I czy ja mógłbym sobie w, kiedyś wszczepić taki, wiesz, chip, że brak tych umiejętności, raptem, wiesz, w poniedziałek stałbym się świetnym kafelkarzem. Nie umiejąc tego kompletnie, ale wiesz, mam chipa super siedmiu najlepszych w Europie kafelkarzy, robię on i raptem... Kurde, układam świetnie kafelki, wiesz. Jak w Matrixie. No, chciałbym. Chcesz, wiesz, ja bym parę chipów sobie w ogóle wszczepił takich, wiesz, bo jak człowiek, totalna, jest to, jestem totalną nogą w niektórych dziedzinach. No ale to, ja, ja, ja mam pewien pomysł, byś sobie wszczepił taką umiejętność grania w Karling. O, na przykład. No w ogóle to parę. To od lat. W Karling. No ale myślę, że <laughs> <laughs> myślę, że nawet jakbym sobie wszczepił, to nic bym poza przyjemnością i satysfakcją z tego nie miał. A tutaj chodzi o to, że. Żebyś na, n, zaimponował żonie. Nie, z, no, żebym zarabiał cyfru. pieniądze. Przestał ja myślę, być. myślałem, że. Wini, wini, <noise> by się przypomniały takie cyborgi złomiarze ze, ze, no to... ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś Magda Gacyk w książce Zabawy Wyboga Ludzie o Magnetycznych Palcach opisała. Palce. I tam był taki gość, który sobie wszczepiał w pewne e, <noise> organy. Które służą e, do multiplikowania się pewne, pewne układy świecąco wibrujące. Proszę I, i, i się o tym chwalił gdzieś na forach i, i mówił, że jest cyborgiem. Są też na przykład e, kobiety, które też wszczepiają sobie e, w piersi różne rzeczy takie i są to cycborgi takie, więc. <noise> dobre, dobre. To jest dobre, ale ja wiesz... Muszę ci poprawić mikrofon, ale, bo on cię zasłania. <noise> ale naprawdę coś, coś takiego by się przydało. No. Nikt nie może tego wymyślić. Elon Musk w, w różne jest implanty tak. wymyśla, czy jest blisko, to nie wiem, ale ostatnio... No coraz bliżej różnych historii. No nie, ale to trzeba o tym porozmawiać. Ja z ja nami mówi. Tak, ja bym po, porozmawiał o tym, bo to historyczne w o ogóle to te, te wydarzenie. Tweet puszczony... Za pomocą telepatii. Ten, ten pan, któremu Neuralink wszczepił chip do, do, do mózgu, to on się nazywa Nolan Arbo, chyba. Mhm. Tak, i dowiedział się o tym od chyba kumpla, który z którym pił piwo, albo ten kumple tak. jakoś w nosy zadzwonił. Podczas picia piwa, coś takiego gdzieś tam w internecie znalazłem, i się zgodził, i przeszedł operację. Na razie wszystko jest ok z pacjentem. Tak, ale to on właśnie wysłał tego tweeta za pomocą myśli, grał za pomocą myśli w, w grę komputerową, i no, wygląda to naprawdę imponująco. Elon Musk zapowiedział, że kolejną, hmm, kolejną rzeczą, na którą się będą skupiali, to przywracanie Muzgofon. wzroku. Blind side. Tak. A docelowo jeszcze kiedyś powiedział, że mózgofon każdy będzie miał w głowie i e, nie będzie musiał smartfonów korzystać, ze smartfonów korzystać. To bo będziemy tyle wprost tak, do mózgu. Trzeba będzie wtedy zadbać o to, żeby odpowiednią subskrypcję wykupić, bo w innym przypadku reklamy do mózgu będą wprost dostarczane. Trzeba <laughs> mieć subskrypcję premium. Pewnie tak, tak. Pe, pewnie tak i to nie będzie tania rzecz. E, a wracając do tego przykładu, no Musk od wielu lat rozwija ten projekt, e, wcześniej robił eksperymenty na małpach, e, wiele z nich e, z, z, umarło. W świniach, tak, wiele umarło, tak. e, umarło czy zdechło, bo e, a to zapalenie mózgu jakieś się pojawiło, a to z powodu cierpienia sobie wyrywały te małpy włosy z głowy i chciały głowę w ogóle wyrywać chyba. Tak cierpiały i też uśpiono te małpy. W ubiegłym roku ta agencja amerykańska, która dopuszczenia dotyczące leków i tak dalej, wydała zgodę, żeby testy na ludziach prowadzić. To jest pierwszy pacjent. Operacja udała się, jest stale monitorowany. Pytanie, jak za rok, w jakim stanie będzie? Ale na razie wszystko jest ok. No, implant bezprzewodowy to jest przewaga nad innymi rozwiązaniami, bo to nie jest tak, że tak. Elon Musk pierwszy padł na pomysł taki, żeby Oczywiście. aktywność mózgu rejestrować. Chociażby naukowcy z Kalifornii parę lat temu coś takiego um, zrobili, że też pewne wzorce aktywacji neuronów z mózgu od odczytywali i to na mowę zamieniali. Zresztą dawno temu był taki projekt jak BrainGate i tam różne inne takie, że się wszczepiało elektrody tylko u Maska to jest taka jakby pastylka bezprzewodowa, którą specjalny robot umieszcza. Ten robot nano druty do mózgu podłącza. Tam tysiąc coś tam, 24 mm. chyba są obecnie. Później ona idzie tutaj, wycina się w czaszce, odpieni miejsce, robi właśnie tutaj, że tego nie widać, że to wystaje jakiś głos. Taki, to się przez Bluetooth łączy z urządzeniami, z, na przykład z komputerem, który przetwarza informacje i tam procesuje te sygnały. Elektrody dotykają takiej części mózgu, takiej części kory, które aktywują się, gdy ruszamy różnymi rzeczami, i to oprogramowanie nic innego nie robi, jak się uczy pewnych wzorców pobudzeń. Mhm. które są w naszym mózgu, gdy chcemy na przykład ręką ruszyć albo inną częścią ciała. I się tego uczy, przez co na osoby, które nie mogą ruszać, bo ręka nie działa, no to, no to dalej, tam w mózgu tak połączenia są. Połączenia są, i gdy jest intencja ruchu, że chce ruszyć kursorem, no do ręki nie wysyła się ten sygnał, nie przechodzi, mięsień w ręce się nie rusza, ale pewne aktywacje się pojawiają i to, to urządzenie rozpoznaje mhm. przy mocy tam sztucznej inteligencji, między innymi jest w stanie ruszyć kursorem myśl na ekranie. I to jest trochę nadal, bo jak mówimy, sterowanie myślami, no to tak mi się kojarzy to z filmami, że sobie pomyślę, a teraz a. napisz coś tam tego, jakiegoś... A to jest na razie sterowanie ruchem po prostu. A to jest bardziej na zasadzie, że sobie właśnie jak urządzenie, intencje tego, że chciałbym ruszyć, rozpoznaję i sobie na wirtualnej klawiaturze mogę tego tweeta napisać. A nie, że zagrać w grę, tak. Lub zagrać w grę. Oczywiście mhm. to jest Taki teraz początkowy etap. W przyszłości być może dojdziemy do takiego etapu, że to będzie można sobie właśnie faktycznie pomyśleć e, i, i myślą no w, 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 no, w prawdziwy już taki sposób sterować mm. tymi rzeczami. Ale też czyli, to, że będziemy wiedzieli i w, znali własne myśli też. No to, to, e, tak. to już by była tragedia. To już wtedy, No a człowiek mało to, siebie zna. To, jak oni się nazywają Santi, ci, którzy przylatują w problemie trzech ciał. To Santi oni, oni się porozumiewają za, za pomocą myśli i nie potrafią kłamać, nie mogą w związku z tym kłamać. Więc... No ale zobaczcie, ile wtedy małżeństw by się rozpadło. Na, mamy, mamy nad nimi przewagę. No, I, myśli, i, i, wszystko by i, się nie, I nie byłoby polityków. E, najbardziej nie. prywatna rzecz, czyli nasze myśli, przestałaby przystała, być e, prywatną rzeczą. To jest naprawdę. E, I wtedy, bo, no bo głupie rzeczy czasami myślimy, a tak o sobie, prawda? No e, I oczywiście nie zgadzamy się z tymi myślami. Ja też mogę różne rzeczy na temat osób, z którymi, no nie wiem, na przykład rozmawiam, e, e, myśleć i e, z tymi myślami w większości często się nie zgadzam, tak. bo one jakoś dziwnie się pojawiają i, i nie mogę ich wykasować. A tutaj to wszystko będzie, będzie wywlekane. Będzie mogło być wywlekane na zewnątrz. No to jest ciekawe. A druga rzecz to, o czym powiedziałeś, czyli e, no, dowiemy się, co mamy w własnej głowie, tak naprawdę, bo e, Sapolski kiedyś taką książkę napisał zachowuj się, nazywa, taka, nazywa się taka Biblia, która ma tysiąc stron. Która pokazuje, że tak naprawdę nie wiemy, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego mówimy to, co mówimy, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje. Nam się w głowie wszystkie metafory miesz mieszają. Jeżeli na przykład komuś był taki eksperyment, huragany nazwano imionami męskimi, i przez to, że nazwano imionami męskimi, no to ludzie byli bardziej skłonni przestrzegać nakazu. Ewakuacji okazało się. Albo gdy na przykład y, 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 kartkę przy ekspresie, y, 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 gdzie była puszka, gdzie zbierano honorowo datki y, na pokrycie kosztów y, y, kawy, umieszczono i tam y, uśmiech się pojawił, i twarz, w ogóle oczy i, i ten, no to ludzie byli bardziej skłonni wrzucać tam. Albo na przykład metafory się mieszają, komuś, y, r, ludziom kazano w mowie i w piśmie skłamać. I okazuje się, że Później gdy wychodzili, dostawali różne gifty i można było wybierać, albo mydło do rąk, albo płyn do płukania i ust. I ci, którzy mieli skłamać w mowie e podczas eksperymentów, to częściej jak wychodzili, płyn do płukania, ust wybierali, a ci, co na piśmie mieli skłamać, no to częściej mydło do rąk, żeby zmyć te winy, prawda? To wszystko nam się w głowie miesza, a tutaj by sztuczna inteligencja mogła no, pokazać, jaka jest uporządkować porządkować no. pewne sprawy. To, no to jest masakra. To... Super ciekawe. Akurat to też od profesora Ducha, że on przewiduje przełom w badaniach historycznych, ponieważ my nie jesteśmy w stanie objąć tej zapisanej historii całej, no bo tego jest z bardzo dużo e, myślami, a sztuczna inteligencja będzie mogła tak. objąć wszystko, co. Wszystkie książki historyczne, które powstały w jakichkolwiek językach. Ale to samo dotyczy I, tak? nauki, z, z, nie wiem, fizyki, e, matematyki, biologii. E, w, tych w niektórych z tych dziedzin w medycyny. E, postęp też jest wykładniczy. Liczba publikacji naukowców pracujących e, nad zagadnieniami rośnie w sposób wykładniczy. I zaraz pojedynczy umysł człowieka. Już tak jest no pojedynczy umysł człowieka nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć i połączyć kropek. Szczególnie nasze. W ogóle, no, tak. No, no, że z tym jest ja problem. myślę, że, tak. że Einstein też by miał, on był w wąskim wycinku wykształcony, ale czy na pytania dotyczące biologii potrafiłby odpowiedzieć? Nie za bardzo. A taka sztuczna inteligencja tak. będzie miała wszelką to wiedzę, będzie dzięki temu wymyślała bardziej abstrakcyjne rzeczy, których człowiek w pewnym momencie już nie będzie ogarniał. To, co będzie powstawało i, i, i te myśli, które będą powstawały, będą nie do ogarnięcia. I to odjedzie w pewnym momencie, tak zwana osobliwość technologiczna powstanie i e, to będzie ta, nasza próba zrozumienia tej osobliwości, t, 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 tak jak próba myszy zrozumienia, o czym my gminimy i teraz rozmawiamy. No, nawet przy najlepszych y, y, chęciach nie będziemy w stanie jej wytłumaczyć, tej myszy, o czym my teraz gadamy. No, tak samo nawet po grecku. Nawet tak. Czyli przewidujesz, że, aż, że to aż tak pójdzie daleko? Tak będzie, no to, to zapewne, znaczy co ma znaczy, prawdopodobnie tak będzie. Mamy się można powiedzieć. Z, mamy się zwijać. Nie wiem. Znaczy najbliższe lata to super perspektywa, bo będzie zapewne nowych sporo zawodów, w dłuższej perspektywie większość zostanie wyciętych, bo tam mówi się, że nowe zawody powstaną. No ale to są perspektywy dla tak młodych ludzi jak ty, a wiesz, ja my, my z Arkiem młody. musimy się rozglądać już. Już siedzimy przy tym podcaście do końca. Ja Naj myślę, że... Najwyżej będziemy w innych językach robili podcasty. To jest jakaś opcja w ogóle. Nie, znaczy za Was roboty będą robiły te podcasty, a Wy sobie na greckiej wyspie Chios będziecie sobie a, okay. a i sobie zmienicie. A drinki tak. Za co? Nie no, roboty za będą, te robo tak, Że te pracy, roboty na no tak. nas zarobią, już to widzę. No. No, tak, tak. No, tak, tak idzie w tym kierunku wszystko. Tak idzie w tym kierunku wszystko, ale te zawo zawody, które wykreowane przez rewolucję cyfrową powstały. No. Najbardziej popularny to jest zawód programisty. Zawód programisty to jest poniżej 1% pracujących w Stanach Zjednoczonych. I Mimo, to jakby spada nie? z roku na rok właściwie. Nie? To, to znaczy, to, teraz zaczęło, może. Mhm. Ter, ter, teraz, jeżeli chodzi o IT, IoT, tam elektronikę, być może w najbliższych latach nawet trochę będzie rosło, ale, ale to jest poniżej, to jest jakiś niewielki procent, a większość pracowników to są zawody. I większość zawodów tam powyżej tego jednego procenta to są zawody, które istniały już 100 lat temu. Tak. I się nic tutaj nie zmieniło, i te zawody są pomału automatyzowane. Więc y, gdzie te osoby, które stracą tę pracę, będą pracowały? No, mm -hmm. Raczej nie zostaną programistami wszyscy, a tylu no programistów nie. pewnie też nie będziemy potrzebowali za jakiś czas. Więc y, mówienie, że nowe zawody i wszyscy znajdą w nich pracę i w ogóle tak będzie super, chyba nie jest uzasadnione. Patrząc na to. Nie, mi się też wydaje, że to, że to tak nie będzie. Trzeba będzie sobie szukać nowych miejsc, ale jak byliśmy przy Ilonie Masku i tym blind czyli e, próbie przywracania wzroku albo po, po prostu, e, bo to nie chodzi o pewnie przywracanie wzroku, tylko. Jakąś pomoc, tak? Dla, dla osób, Nie, tam które... chodzi o zupełnie docelowo coś innego, bo zawsze jest tak w medycynie, że najpierw technologie służą, żeby pewne niedomagania naprawiać. Tak. E, tylko później te same technologie służą e, temu, aby usprawniać osoby zdrowe. Mhm. I tak teraz no, jest z tym ne Neuralinkiem. Teraz. E, Pomaga niepełnosprawnym i jest testowany, ale za jakiś no, czy czas. Czy jeszcze, no, jeszcze nie pomaga? Jednemu, tak? Może. W... Jednemu pomaga, Ta, jednemu, tak. tak. A za jakiś czas, gdy już to będzie dowiedzione, że jest bezpieczne i w ogóle. Ta. To będzie można sobie wszczepić taki układ, sobie zwiększyć inteligencję, żeby dogonić y, sztuczną inteligencję, żeby tam dołożyć trochę rozpoznawaczy tych wzorców z chmurą, się połączyć nasz mózg z smurą i ten, tak. to, co będzie można sobie doszczepić. Mieć widzenie telesko teleskopowe, co za problem, implanty, kamerka jakaś i ten. Y, telepatyczne zdolności, y, jakieś jeszcze inne dziwne zdolności, y, y, które miał Tony Stark mhm. w Iron no idziemy chyba w tym kierunku i to jest, rodzi wiele zagrożeń, bo ci, którzy będą mieli kasę sobie będą usprawniali się i staną się nad, nad ludźmi. A ci, którzy nie będą mieli, będą ludźmi. Pod ludźmi. Będą po prostu, po prostu, no, ludźmi w stosunku do tych osób mniej inteligentnymi, z mniejszymi możliwościami. No tak, ale ta technologia jakby z upływem czasu będzie coraz tańsza. Gdzieś tam, no, nie wiem, mówimy o tym, co się będzie działo za 100 lat w tym momencie, nie? nie no to, to nawet taka perspektywa ja to jest nie do ogarnięcia. Znaczy, no. prawdopodobnie szybciej gdzieś. Chodzi się... mi o to, wiesz, czy, czy na, na tę te technologię będzie stałać normalnych ludzi. Takich średnio bogatych, wiesz. No. Dziś nie, za 20 lat nie, no ale może za 50 już będzie większa demokratyzacja rzucasz takimi, wiesz, dużymi kwantyfikatorami. <grym> ja, ja nie ogarniam tak, tego tak, po Tak możemy prostu. rozmawiać. <grym> to jest w ogóle, wiesz, nie, jak my nie wiemy, co za 10 lat my, będzie, kompletnie rozmawiamy o, o takich... No, rozmawiamy to znaczy? o rozwoju takich, no. takich rzeczy. A może I, nic nie będzie. I bo ten, właśnie... ten rozwój właściwie dla normalnego człowieka być może nie będzie wiele znaczył, bo nie będzie mógł tego spróbować. Nie będzie zainteresowany. Albo nie z... będzie zainteresowany. No nie wiem, moim zdaniem już dla ciebie znaczy, bo masz tyle aplikacji w telefonie, no, o których to, korzystasz i to... nie jesteś w stanie sobie bez nich już życia w No ale razie... to jest już tańsze niż kiedyś, nie? Właśnie o to mi chodzi. No i to zobacz, że jeszcze dziś, który mamy rok teraz, 24. A 24. Właśnie tak czas. Tak czas. A Piotrek jest już w 29, ale. Nie, zdesynchroniz... wracaj do nas. Zdesynchronizowałem się na chwilę. 15 lat temu, gdy się zapytało, kto, kto ma smartfona, jeżeli mielibyśmy tutaj, na przykład wykład teraz na no uczelni tak. i, i na sali 15. No, no. 15 gdzieś lat temu, no to niewiele, niewiele takich 20. osób by było. No. 15 lat temu to ja nie miałem smartfona na pewno. No właśnie, a teraz, mhm. gdy się zada to pytanie, na sali wykładowej wszyscy. Znaczy, kto nie tak. ma smartfona, to, to się może jakiś tak. jeden modniś pojawi, że nie, ja stara Nokia. I wszyscy brawo! Oklaski. Klas, o tak, też, no. jakieś takie, tak, <laughs> żeby się sprzeciwić tej inwigilacji, na przykład chińskiej. A, a teraz i podobnie, no, może być z tymi technologiami, że dzisiaj to trudno sobie wyobrazić. 15, 15 czy te 20 lat temu, jakby ktoś zobaczył kogoś 20 lat temu bardziej, na ulicy z jakąś płytką, kto idzie, pomyśl, że jakiś głupek tutaj tyka jakąś płytkę płaską, co? prawda? co? 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 Jakiś to zwariował, no. Albo dobra, 25 bardziej. No dobra, nie patrzy przed siebie, bo teraz tak większość ludzi chodzi, nie patrzy przed siebie, tak. tylko... A dzisiaj to normą jest. I to jest nowe, nowe niebezpieczeństwo tak naprawdę. Yy, tak, no to, to jest też szeroki temat. Zaraz możemy do tego wrócić, że ludzkość głupie jest z tego powodu. Ale yy, tak samo z tymi neuralinkami, no to może za jakiś czas faktycznie stać się technologią powszechną, tak jak smartfony się stały technologią. Mm -hmm. yy, tylko no, smartfon jest trochę prostszym. Yy, Prostą rzeczą, bo tu jednak ingerencja w ciało, tam wszczepić coś trzeba, pewne ryzyka, więc nie wiem, czy tak ludzie chętnie będą się zdecydowali. Może też nie tak szybko, no to, to trochę pewnie potrwa. Ale też myślę, że to jest wielka obietnica dla chorych, no dla wielu chorych. Przede wszystkim, bo będziemy mogli wyzwolić się z ograniczeń swojego ciała i tej klatki, w której ci osoby niepełnosprawne. Ale jeżeli mówimy o ogólnym użytkowniku... No, to oczywiście technologie, jeszcze wracając do tych bogatych, naj, naj, najbardziej na technologiach masowych, a nie dla wąskich grupy osób skierowanych sił, zarabia. To, to jest faktem. No, tylko pytanie, czy, czy nie znajdą się osoby, które będą blokowały, właśnie dostęp do. Bo To może być reglamentowane. Tak, do takich usprawnień, że nagle 10 razy inteligentniejsze albo 1000 razy inteligentniejsze. No tak. Dlaczego staniesz? ty miałbyś się usprawnić, a nie na przykład nasi żołnierze? Właśnie, albo, albo nasz, yy, nas, nasz rząd, dlaczego nie mógłby być bardziej inteligentny przy pomocy takich usprawnień. No tak. I wtedy się głosuje na takich ludzi, nie? Na tych bardziej inteligentnych. <grystanie> tak, tak nie. tylko że będziemy <grystanie> w stanie zrozumieć. Tak, w inteligent. ogóle wiesz, jak, jak, czy głosowanie może stracić jakikolwiek sens. Ale ja chciałem o tym blindsight yy, maska. Taki zrobić pivot na Pacyfik, jak gdyby to był Jacek Bartosiak, to by tak powiedział, ale do e, takiego urządzenia, które się nazywało Matia. Tak, czy twoje, twojego, twojego urządzenia, bo ty mm, takiego... już chyba w 2016, w 2016 pisał o tobie Forbes. Siedemnastym. 17. 17, no. tak, A wie, tu mam wie, takie że... kró, krótkie pytanie. Czy amerykański Forbes uznaje też najlepszych europejskich innowatorów po trzydziestym roku życia? E, są ranki rankingi różne wie wiekowe, ale jeżeli chodzi o e, po 30, właśnie nie, nie wiem, musiałbym sprawdzić. No, no, bo to wiesz to, bo, ma, bardzo... tak. e, bo, tam jeszcze... bo przypominamy 30. To przypominamy 24. E, under 35 coś tam jest, czy, czy coś. tam. To niesprawiedliwe, tam. no wiesz. No już się trochę zestarzałem już w, w tej grupie niższej pewnie bym się nie nie, <noise> nie że... złapał. No ale papiery masz. Mimo mimo ale... Tylko jako młodszy, no, więc dlatego do, się pytam. To jako młodszy, tak, już dzisiaj to się może. Jeszcze jako student chyba wtedy, prawda? Pracowałeś nad tą materią. Tak, jeszcze byłem wtedy studentem. Pracowałem nad, to w ogóle też temat mojej pracy dyplomowej, mm -hmm. był nad systemami wizyjnymi czyli różnymi takimi sieciami neuronowymi. Ale opowiesz nam jakby, jak to miało działać i co się stało z tym projektem? Oczywiście. No, to Czy to miało, miało działać w taki sposób, upraszczając sprawę, że osoba niewidoma ma taki moduł wizyjny, który przypina ja. sobie na przykład do białej laski albo do kurtki i ten moduł analizuje otoczenie, wykrywa, przeszkody, na przykład, nie wiem, idziesz, jakiś jest przed tobą, albo e, przystanek autobusowy przed tobą i, i audiodeskrypcję ciągło stosuję, czyli taki słowny opis otoczenia i dodatkowo przy mocy dźwięków informuję o różnych przeszkodach. E, no, także ha hardware taki zrobiłem od zera, soft napisałem, sieci neuronowe, no dzisiaj to nie, jest, nie robi na nikim piorunującego wrażenia, że sztuczna inteligencja potrafi opisywać różne rzeczy w otoczeniu i, i rozpoznaje, że to jest szklanka i ona stoi na, na stole i, i potrafi przeczytać tekst. Dzisiaj nie robi, ale wtedy robiło e, parę lat temu, co pokazuje, jak ta technologia szybko się zmieniła. E, także po, powstało urządzenie e, takie hardware'owe. No problem był, z którym się nie uporałem do końca, z e, bezwładnością, bo to dopiero po kilku sekundach opisywało, co się dzieje, więc e, można było wpaść. E, na słup na, i usłyszeć, że. Uwaga słup. słup. Uwaga, słup. uwaga słup. Drugim problemem było to, że jest, było milion komunikatów różnych i e, na samym początku, okej, okay, ale gdy ktoś ponosił takie urządzenie, to się denerwował po 20 minutach, że cały czas w uchu ktoś mówi. coś tam mówi, że przed tobą ta, to, a teraz po lewej coś tam. I to jest ciągła audiodeskrypcja. Kolej, kolejna rzecz później się okazało, że jednak białej laski się nie zastąpi, bo to jest po pierwsze metoda pewna, że jak bateria się rozładuje tutaj, no to już masz problem, a, a to zawsze działa. Jest proste, pewne, jest idealnym takim elementem, który identyfikuje Cię jako osobę niewidzącą. Więc białej laski nie powinno się zastępować, ewentualnie jakieś dodatkowe układy dostawiać do tej białej laski. Tylko tu jest taki problem, że osoby niewidome nie do końca są przekonane do takich super nowinek. Jeżeli chodzi o ten rynek i możliwość sprzedaży na tym rynku takich hiperzaawansowanych rzeczy, to no, może być tutaj trudno i to był właśnie taki element, który sprawił, że no, był problem z inwestorem, który był potrzebny, żeby wyłożyć, bo to jest produkt hardware'owy, to trzeba produkować, to trzeba. To nie jest, że soft się pisze i, tak. i się wydaje, tylko to jest dość skomplikowane w budowie, jeżeli chodzi o część elektroniczną urządzenie, więc y, wyprodukować, wcześniej produkcję przygotować, formy wtryskowe, y, update, y, chmurę jakąś postawić czy coś, żeby te obliczenia, w ogóle docelowo to miało lokalnie w ogóle wykonywać obliczenia i, i, no Niestety możliwości obliczeniowe w tamtym czasie były niewystarczające, by musiał plecak z komputerem nosić. Mhm. Dzisiaj za sprawą chipów Nvidia to by się dało dużo lepiej zrobić i, i szybciej tam nawet chmura by nie była potrzebna, tylko by miał od razu odpowiedź w ramach systemu. Ale to dzisiaj. Wtedy duży komputer w plecaku był potrzebny albo połączenie z chmurą, która no, przy tych sieciach, które stosowałem, była dość kosztowna w utrzymaniu. Mhm. Więc produkcja, ile kasy, tam parę baniek trzeba by było na początku włożyć, żeby to rozhulać i w ogóle i, i ten, włożyć, i wersus wielkość rynku. E, no mówię tak, o całym nie, świecie. Jest bardzo mała. Bardzo no więc mały rynek. I czas zwrotu z inwestycji, i te nakłady, które trzeba ponieść, i dużo niepewności, bo trzeba przekonać te osoby, żeby, że z tego warto y, korzystać, zaufanie pewne, wykształcić, to ta kwota z, y, była. Tak duża, że no to, to, to taki inwestor, który jest nastawiony na w miarę szybki zwrot i, i raczej niskie ryzyko, no to, to jest trudny, trudny rynek. Na no, no takie rozwiązania duże firmy typu Microsoft, które zarabiają na czymś innym, mogły sobie pozwolić, żeby sobie na boku robić rozwiązania typu SYNC, AI, które nawiasem mówiąc pod koniec 2000, mhm. e, czy znaczy nie, to w 2000. Ja to op opublikowałem, yy, rozwijałem, i tam jakoś 6 miesięcy po tym, nagle Microsoft ze swoim produktem wtedy wyskoczył, że z chmurą się łączy i też opisuje otoczenie, odczytuje tekst i z darmo to jest wszystko. Mm -hmm. I w smartfonie, którego no, każdy ma, prawda? <laughs> tak. Nie trzeba tam jakichś aparatury. Dodatkowego urządzenia. Więc jeżeli chodzi o tworzenie biznesu pod rynek yy, osób niepełnosprawnych, to jest oczywiście to jest dość e, trudne, skomplikowane. E, oczywiście są jakieś granty takie rządowe, mm -hmm. w, można w ramach, w ramach takich właśnie pefronów i tak dalej e, to robić, to jest mega trudne też tę ścieżkę. Przecieraliśmy przy, przy, i... Aha. No to można gadać na ten temat przez parę godzin. Oddzielna czyli, rozmowa. Czyli co, ten, ten projekt nie wyszedł z takiej fazy studenckiej czy próbował znaczy, nie no, wyszedł, wyszedł. Mhm. jako usługa na indywidualne zamówienia, a nie jako produkt Aha. masowy. Bo wtedy to założyłem też taką inicjatywę, dostęp, dostępność. W ramach której projektowałem, czy później projektowaliśmy, już tam osoby do współpracy dołączyłem, różne takie urządzenia dla osób niepełnosprawnych na indywidualne zamówienie. Czyli masz jakiś tam konkretny problem, że na przykład nie mówisz i trzeba zrobić syntezator, który klonuje twój głos. Dzisiaj to też jest proste, wtedy jeszcze nie było, okay. to były lata 17-18. No to robimy tablet, tak. klonowanie głosu i, i awatara Twojego, czy na przykład jesteś osobą niewidomą i potrzebujesz takiego systemu, no to na indywidualne zamówienie coś takiego e, profilujemy i wdrażamy, no to w tym kierunku to poszło, a nie jako masowy produkt dostępny. W sklepie. To Miałeś też gadająca rękawica, nie? Miałeś A to... sygnet piszący tam gestami w powietrzu. W szkole średniej jeszcze tak robiłem, bawiłem się takimi rzeczami i to stosowaliśmy w takich przypadkach indywidualnych. No to, to w tym kierunku poszło, bo tu jest też taki problem, że każdy ma inne potrzeby. Nie da się jednego uniwersalnego produktu opracować. Jeżeli chodzi o te konkretne przypadki, które tak. obsługiwaliśmy i z myślą o których robiłem który by pasował każdemu, że każdy by kupił, tak jak iPhone'a się kupuje i każdemu pasuje, bo to jest uniwersalne, albo na no, iPhone to jeszcze można tam apki różne wgrywać, to jest trochę inna rzecz, albo na przykład, nie but jeden i każdemu jest, znaczy, no tam rozmiary są, ale jeżeli chodzi o koncepcję buta, no to tak. każdemu to będzie pasowało, no tutaj bardziej e, słusznym kierunkiem jest personalizacja i robienie pod konkretną osobę, a nie jakiegoś jednego produktu i ten. Więc na przykład te sygnety czy rękawice pod konkretne osoby robiłem. Ale poczekaj, bo mówiłeś, że granty i takie historie bardziej państwowo, jakieś tam finansowe. No to finansowe, nawet z, to... się przy okazji. Tak, że to jest trochę droga przez mękę, ale czy Znaczyli... swoje wynalazki pokazywałeś prezydentowi Dudzie. I co? Tak, no to to po, było. Po, powinieneś prawda? dzisiaj być, wiesz, milionerem. Znaczy, pokazywałem jako technologię, no było tak, w 2016 roku, bo był Światowy Dzień Osób Niewidomych w Pałacu Prezydenckim i tam różne były panele takie i prezentacje i też wystąpiłem opisując technologię swoją, czyli te sieci neuronowe, które wtedy mhm. budowałem. Bo tutaj największa przewaga, właśnie w tej sztucznej inteligencji, którą rozwinąłem, była. No opowiadałem. No. I tyle. I no nie c... było żadnych konsekwencji. Czy znaczy, były kontakty? Pan były... prezydent posłuchał, poszedł dalej. <grym> <grym> to tak działa. Co, czego się spodziewałeś? Powiedział, tak, o jakiego mamy zdolnego młodego naukowca. Proszę tutaj. Super, super. Proszę... Fajnie, fajnie. Tak, ja, no, ja bym tak trochę... chciał właśnie. <grym> no tak byś chciał, ale to tak nie działa. Niestety. No to nie jest, takie, nie jest takie różowe. Były kontakty, później. Z, z różnymi tam organizacjami. Robiliśmy na niewielką skalę właśnie takie testy i wdrożenia produktu, ale do masowej produkcji to jest trudny temat. Ja na przykład, jakbym dzisiaj też, bo, bo przy takich dwóch biznesowych rzeczach teraz pracuję. Y, związanych ze sztuczną inteligencją ogólnie mówić, Ale bo tutaj sprawa... To jest MBA dobry tak moment, dalej. żebyś powiedział nad czym teraz ty pracy. pracujesz. Tak. Y, to z, Zaraz powiem, tylko tak. jeszcze do tego y, wcześniejszego rzeczy, y, wcześniejszych rzeczy przejdę. Jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy skierowane do osób niepełnosprawnych, to z racji tego, że to rynek jest niewielki i to dość wymagająca grupa osób, no to tworzenie biznesu no jest dość skomplikowane, bez dużego kapitału, bez współpracy z dużymi korporacjami. A ja to zaczynałem jako student tak. wszystko. Ja to teraz muszę ci przerwać, bo wszystkim polecam, bo myśmy się spotkali 6 lat temu. 6 sześć? Sześć. mi się wydaje że to było 6 lat temu albo 7 który mamy teraz ja... 2024 mamy Wtedy... mi się wydaje że to było jakieś 6 lat siedem, temu. 7 albo 7 albo 8 możliwe yy, i to efekt tego spotkania można wciąż zobaczyć zamieścimy link bo to była cała... Yy, i ja razem z Pawłem Nazarukiem, którego tu pozdrawiam i Dokwim Studio realizowaliśmy taką dużą kampanię społeczną promującą środki europejskie. Tak. I między innymi jednym z bohaterów tej kampanii byłeś ty, a głosem kampanii uwaga był... Łukasz Klinkę. No, to jest niesamowite. Ale występowała tak. tam też twoja mama. Ale ja. właśnie to chcę powiedzieć, że my tu ten link zamieścimy i wszyscy będą mogli zobaczyć, bo to było taki, tak. bo to było też rodzinne przedsięwzięcie, bo była twoja siostra, była twoja siostra, mama. Ja A, siostra, I byłeś ja. taki młodziutki, i nam się to wydawało. Nie to, co teraz. Oczywiście, teraz z wciąż... dziadem wciąż... jestem. Wciąż jesteś poru... bardzo młody. Nie, porównując do tych, którzy tworzą technologię w Dolinie Krzymowej, już stary dziadze. <noise> tak? W... Emeryt. To, to aż tak? Emeryt, nie. tak, niestety. Nie, Ale zaczyna ci się nawet siwy włos, wiesz, już powoli sypać, więc może, może tak. Tak, mimo tych suplementów, które codziennie mieli Ja nie zauważyłem. No ale to ale... nie te oczy. 20 a co o... znalazłeś? Tam? Październik, 18 rok. W ale to była emisja, Ale to była misja, ale. Październik. A, ale no tak, no czyli to 20... 2018 się wydawało, 6 że, lat temu. Mi się wydawało, że w 2017. Tak, no, bo to było o funduszach, ten projekt tego OKA był wspierany przez fundusze europejskie, dlatego, jeżeli tak. chodzi o badania, prawda, i, i rozwój taki badawczy. E, także tutaj fundusze z tego, a ten drugi etap komercjalizacja i wprowadzanie na rynek. Czyli ten trudniejszy. To, trudniejszy to już trudniejsze Nie tak. udało się pozyskać inwestora, który z składem własnym, bo tam w tym Hap of Talent był drugi etap, i tam był jakiś udział, powiedzmy, tam bańkę można było zdobyć, 15% wkładu własnego, ale bańka oczywiście by nie wystarczyła przy takim, tak, e, to. bo to raz, razy kilka trzeba było przy hardwareze zrobić. No, z inwestorem, z inwestorem mimo wielu rozmów, no, jest tej... tak, że no, 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 trudno zainteresować takimi projektami. No, no na pewno. Podroszenie, podroszenie ja podroszenie. tylko chcę powiedzieć, że wtedy, jak cię filmowaliśmy, no to wydawało nam się to takie nowoczesne, to twoje urządzenie. A dzisiaj w dobie a, tego. Co a jest dzisiaj, to... jak wiesz, a to tylko 6 lat minęło, a dzisiaj ono właściwie jest. W ogóle mi się, wydaje mi się takie no, zwykłe, a wtedy patrzyłem na ciebie i mówię, wow, taki młody człowiek, zobacz, jak on... nigdy byś nie wpadł na, na takie rzeczy, tak mówiłem do Pawła. Ale <laughs> a jeszcze, dzisiaj, żeby proszę. było śmiesznie. Ale to no. tak porównujesz, że ZX Spectrum, tak? I... Porównuję ZX Spectrum do, wiesz, do iPhone a. 15, mniej więcej tak. Albo najnowszych komputerów z tymi nowymi Blackwell, czy mhm, tak. a to tylko A to tylko 6 lat. Yy, ba! Jeszcze w tamtym roku to, co ja mówiłem, że CINKI wyszedł, a jak wyszedł, to już... No jednak bili mhm. moje rozwiązanie dość, dość solidnie, bo... Ja no przykład, bo ty byłeś sama, tam wielkie pieniądze, wiesz. No. Tak, ja ten projekt sam rozwijałem, ja na przykład moje urządzenie tam w ramach 2000 kategorii rozpoznawało różne tam przedmioty. No, więcej danych nie miałem i tam miałem problem ze szkoleniem, z kosztami szkolenia tego i w ogóle. E, a Microsoft wypuścił coś, co naprawdę genialnie działało, bo tam miliony kategorii były. An analizowało to rozwiązanie i tam relacje pomiędzy przedmiotami w otoczeniu potrafiło opisywać i e, czytać teksty. OCR był bardzo dobry szybko to działało, w porównaniu do mojego urządzenia, szybciej i No tak, i, ale wiesz, mówimy o Petros Psyllos versus Microsoft, no to... No tak. No, to mały, mały żuczek ze mnie. E, tak, no, z dużymi korporacjami dzisiaj się nie wygra, dlatego nawet teraz, no, w dobie AI-owej rewolucji, no tyle może w głowie pomysłu się pojawić, jak wykorzystać te na przykład modele językowe, prawda? Tylko po pierwsze, prawdopodobnie to, co do mnie, yy, znaczy do mojej głowy przy, przyjdzie, już zostało gdzieś zrobione. No. Bo, bo no. dzisiaj tyle osób pracuje nad tym, że to naprawdę bardzo szybko się no. zmienia. A dwa to w większości pomysłów, no, to potrzebna jest ogromna kasa, żeby te modele wyszkolić. Jeżeli mówimy o jakichś tam zupełnie nowych, no, chyba że mówię o usługach, które korzystają z tego, co, co już jest, tylko takich usług bardzo dużo powstaje przez to, że właśnie to jest proste i nie wymaga dużych tak. nakładów. A żeby jakieś rocket science opracować w dzisiejszych czasach, to nie dojrzy ogromnych zespołów, potrzebujesz to też ogromnej kasy. Więc takie rzeczy możesz rozwijać gdzieś pracując w korporacji, w laboratorium badawczym, mając kasę nieograniczoną, prawie że, znaczy ograniczoną, no tak. ale, ale w, w takim, nie wiem, openai który jest przez Microsoft dotowany jakimiś bajońskimi sumami e, większymi niż Roczny, zapewne, budżet wszystkich uczelni w Polsce. O na pewno, to, jest większy, to są większe kwoty niż niektóre budżety państw, zapewne wiesz. No. Tak, no więc dzisiaj, żeby faktycznie coś przełomowego zrobić, coś takiego wow, no to potrzebujesz kasy i w pojedynkę tego nie zrobisz. Jedyne, co możesz zrobić, to myśleć o tym, co zostało już wymyślone, żeby to zastosować. W, we własnych, jakichś tam nowych produktach, czy coś to, tam. To ale ty jesteś ty masz, z, właśnie, Zosia pomysł. Samosia w ogóle. Jaki ty masz pomysł na siebie w związku z tym, że będziesz dołączał do Microsoftu, czy jaki masz pomysł na siebie? Bo to, że nas sztuczna inteligencja zaraz Zastąpli, zastąpi, co? to już ustaliliśmy, ale czy zastąpi też ciebie? Mhm. I jakby to, to samo <laughs> pytanie zadam ci trochę inaczej, że jesteś taką Zosią Samosią, ale czy w ogóle przez te ostatnich, załóżmy, 8 lat. Miałeś propozycję Tak, ja nawet od, współprac... od, od większych, żebyś był po prostu zwykłym pracownikiem, jednym z tych 150-200 tak. żuczków, ale pieniądze by się zgadzały. Może nawet dużych, był, żuków, albo ale... dużych żuków. No. Tak, no takim najemnym progresem. No nie, chodzi mi o to, przez że jak wiesz, z no, byłem. jakby byłeś I... właśnie, Forbes cię zauważył, no to tak, tak coś za tym powinno iść. No i szło, były propozycje, różne pracy, i nawet pracowałem przez jakiś czas, mhm. tylko jednak ta chęć bycia starem, jak to tam było, starym, żeglarzem, żeglarzem i... Okrętem jest rzeczą dominującą, jednak taka niezależność. Mhm. Bo ty jesteś duży indywidualista, prawda? To aż taki duży to nie, ale ten system korporacyjny to według mnie to jest takie współczesne niewolnictwo i nie za bardzo mi pasuje, więc staram się na swoim jakimś pol poletku działać. Oczywiście byłem pro programistą w dużych firmach, tylko czy to mnie satysfakcjonowało? Nie za bardzo. Znaczy już pomijając to, że samo pisanie kodu i siedzenie przed komputerem po jakimś czasie do wypalenia u niektórych prowadzi, u mnie, u mnie doprowadziło, więc w hardware bardziej poszedłem, czyli w coś fizycznego, co można tworzyć, budować. Tam no, prototypy to, tak od dziecka taki w, wynalazca, który wiesz, są te, są, nawet w tym naszym filmie są e, archiwalia, takie home video, jak sobie tam grzebiesz, coś robisz jako, jako taki może siedmiolatek. A, uchwyt do garnka z tego co pamiętam. Chyba Ale tak. Tam... Rewolucjonizowałeś uchwyt do garnka, tak. No, chyba jak tak. miałem 7 lat, to to dużo takich rzeczy robiłem, między innymi przez płot e, odizolowany przewód miedziany przepuszczałem, który do fazy później 220 wtedy e, podłączałem i, i sąsiedzi Tam to rażenie. No. i Przechodzili. A to była taka linka, no. niewidoczna i później wpadali i były problemy. Ale czy tam samemu też eksperymenty różne robiłem ile razy się zakończyły jakimś porażeniem czy coś? A, nie wiem, czy to nie wpłynęło na mózg ale, y, <laughs> ale tak, no takich y, rzeczy właśnie w świecie osadzonych, że coś trzeba budować, czy coś w y, jak mały byłem sporo robiłem i to jakoś zostało. No, więc w hardware, tylko też, no y, bardziej jednak praca na własny rachunek y, mnie pracuje, y, mnie rajcuje, tak. a nie pracuje. Więc stąd to laboratorium wsparcia technicznego człowieka, czyli ta dostępność i projekty na indywidualne zamówienie, których sporo zrobiliśmy. Zrobiłem później, zrobiliśmy. Ale że to się opłaca tak z ręką na No milionerem z tego powodu nie jestem, ale da się wyżyć. Czyli nie, nie dopłacasz? Nie dopłacam do interesu, nie, bo gdybym dopłacał, to pewnie bym poczekał na Moment, w którym będę miał większą kasę. Mhm. E, pomysły, na przykład teraz, takie realizujemy, pracuję przy dwóch startupach. E, no tutaj w szczegóły nie mogę wchodzić, bo tam NDA i takie no różne tak. rzeczy, ale mogę powiedzieć, że związane ze zdrowiem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemie predykcyjnym to jest taki system wczesnego ostrzegania, który jest rodzajem kryształowej kuli, która przewiduje mhm. choroby, zanim one będą o. się A, ujawniały w postaci możliwych do zaobserwowania objawów, tak mówiąc w skrócie. No ciekawe rzeczy można z analizy danych wyciągnąć i fajne, fajne rzeczy generować później, które pomogą ominąć burzę, znaczy, które pomogą przewidzieć burzę, mhm. zanim wystąpi i ją ominąć wiedząc, że ona będzie. No więc y, takie, takie systemy, no rynek jest przeogromny, tylko już w, w szczegóły będę wchodził, jak, no tak. e, jak u, ukończymy. Ja mam jeszcze pytania a propos tego, ale to potem, bo powiedz o tym Aha. drugim startupie też. A... Też nie może. Ale, ale żeby opowiedział chociaż tak, jak teraz, nie? E, Czyli znaczy tutaj chodzi... na około. <noise> no to jest właśnie... Zawsze taki problem, żeby za dużo, prawda. Nie powinien nie wysprzęglić się. Ale też i, związane ze zdrowiem. I, I też pewną taką formą cyberdiagnozy, czyli monitorowania naszego stanu organizmu. E, internet ciała. taka jest koncepcja, że możesz różne przy pomocy czynników rzeczy mhm. z ciała też wyciągać, i później też pewne rekomendacje, na przykład żywieniowe dawać. Też no tak, dieta. Znaczy ja bym bardzo chciał mieć takiego asystenta, który na podstawie. Moich wyników krwi, na przykład ustala mi dietę. W hmm. ogóle jest, no właśnie o to mi chodzi. Wirtualny, wirtualny pan doktor. Czyli Dziś... taki doktor House na sterydach, to jest no mega w przyszłość. w dobie tych modeli językowych, prawda, kiedy to model językowy bardziej merytorycznych odpowiedzi udziela niż lekarz. I uwaga, empatyczniej bardziej traktuje pacjenta. A to akurat nie jest trudne. <grym> nie, ale wiecie, bo to jest, to jest naprawdę mega przyszłość, nie? żeby... Chociaż to jest no. znowu, to są pomysły, które powodują, że Fizyczni, yy, fizyczni lekarze mogą też kiedyś przestać istnieć tak naprawdę. Nie mówię o chirurgach. Nie, no, I tak, znaczy... Chociaż tu też może być różnie. Ale chodzi mi o kogoś, kto ciebie prześwietla taka propos doktora House'a, jak przychodzisz, nie wiem, z trzema krostami, idziesz do dermatologa, a chodzi o to, że to może jest początek czegoś niezwiązanego z chorobą skóry, tylko jest to objaw czegoś, co gdy już się włoży te twoje, całą historię życia, 30 lat jesteś gdzieś tam, masz swoje wszystkie choroby w komputerze, to ci wszystko wypozycjonuje, co się z tobą będzie działo za jakiś czas. I co no, to jest? Znaczy, rozumiem, jest że, że system wczesnego jakby ostrzegania. Chowałeś się nam za mikrofon znowu, wydaje mi się. Ale. System <laughs> Ty, wczesnego ostrzegania. Jest system taki wczesnego ostrzegania. Znowu, ro, rodzaj kryształowej kuli. Ale jeżeli chodzi o ogólnie o medycynę. To jest tutaj bardzo dużo zastosowań AI. Też mam taki pomysł na pewien projekt, tylko tutaj mhm. też bym się nie chciał Dobra. wysprzęglić. Akurat tutaj chodzi o rezonans y, i, i proces diagnostyczny. Y, młodzi lekarze trochę nie ogarniają tego procesu no i tak. są nieoptymalni. Tak patrząc Ale na nie ma się życia. co dziwić, ponieważ hmm. żebyś dobrze diagnozował, to musisz wiele przypadków poznać. I e, tak. jak jesteś młody, to, to jest to dość trudne. Czyli no? chip. Tak, chip z no, przypadku. Pediatra, który leczy mojego syna, ma wiesz, taki przerób, że skubany wiesz na oko po prostu już wie, co się dzieje. No. Intuicję sobie wykształcił. Tak. Jeżeli chodzi o rezonans, no to są też lekarze, którzy na przykład jedną sekwencję zrobią, czy, mhm. czy dwie, już wiedzą w jakim kierunku taki lejek, y, bo tam jest dużo różnych typów sekwencji, które można zrobić. Y, mają taki leje w głowie, jedną zrobią drugą, wiedzą, aha, w tym kierunku trzeba teraz prowadzić, i robimy jeszcze tam jeden, już mamy diagnozę. A młody lekarz robi wszystko, co można, tak. żeby dojść do ostatecznej diagnozy. No więc jeżeli człowiek. A tu chodzi o precedensy też czasami. Mm, tak. Tylko... Jak są proste choroby, to są proste rozwiązania, ale właśnie. Ale większość jednak powtarzalnych jest takich chorób, którzy, które są możliwe do wykrycia przez doświadczonych lekarzy wiele lat Wcześniej. pracujących w tych dziedzinach. I jeżeli to lekarz jest w stanie zrobić, bo coś w mózgu ma, jakiś zbiór połączeń w tych rozpoznawaczach wzorców, że jest w stanie coś takiego zrobić, no to dlaczego by modelu AI nie nauczyć? No, żeby właśnie. To sama no właśnie, właśnie. Więc no. rewolucja w diagnostyce idzie... W... Diagnostyka to jest według mnie coś hmm. najważniejszego. Tak, i też Jeżeli fajny... taki model zacznie się uczyć tak. i będzie takim czatem, czyli dziś będzie czatem GPT-2, a za jakiś czas będzie takim modelem ala la chat GPT-4. To jest y, naj, n, najlepsze według mnie zastosowanie sztucznej inteligencji. Ja się tego nie mogę doczekać, naprawdę. To czyli... jest bardzo pozytywne, wreszcie. Czyli właśnie cyberdiagnoza. Tu jest ogromna kasa. Na to zresztą cała Dolina Krzymowa stawia Ta. ci wielcy miliarderzy, którzy, będą, którzy chcą żyć wiecznie i, i, i chcą uniknąć wszelkich chorób. Chcą uniknąć lekarzy pierwszego kontaktu. Tak, i wykrywać choroby zanim się ujawnią i lekarz je zaobserwuje. Więc taka medycyna prewencyjna jest teraz trendem w przypadku nie, nie, nie tylko ludzi. Mhm. No i to idzie, mocno się rozwija. I jeszcze uważam, że jest. Poro rzeczy do zrobienia, uwzględniając ostatnie osiągnięcia sztucznej inteligencji. No to jest, jest mega, mega ciekawy temat. Czyli to już twój trzeci pomysł. Nie, czy ja do tamtych się odwołuję. A, cały czas, nie? A, rezonans to trzeci pomysł. Nie, nie, czy to też jest połączone? No dobrze. Nie, nic, ta, nie, nie możesz, nic nie możesz... Nie, nie można, wiadomo. Rezonans to ja przykład podałem. taki, ja, taki <laughs> przykład, dobrze. Co okay. to to dużo taki, chcesz wiedzieć. Naprawdę, żyjemy w fajnych czasach, można dużo rzeczy robić i oczywiście to nie jest tak, że, że ja na te tylko pomysły wpadam, Nie, no teraz bo, wszyscy w to bo Teraz próbują, wszyscy tak. w to opakują, opakować, ale można no, bardziej skonkretyzować się i, i bardziej wąską taką jakby dziedzinę w ramach tych obszarów wejść i też dostosować do specyfiki rynku np mm -hmm. polskiego i, i polskiego użytkownika e, no ze, e, Wróćmy do tego tematu, jak już e, coś wyjdzie. Tak, za tam, dwa lata. Bo to też takie rzeczy są, że tam. Który startup dopiero wychodzi? Dziesiąty, tak? Tak. <głos> <głos> Mniej więcej. Więc trzymamy, trzymamy kciuki, chętnie Cię zaprosimy za każdym razem, jak będzie chciał, że o, coś się udało, to zapraszamy. A potem chętnie. Albo się nie udało, się nie udało bo to, bo to i jest też ciekawe. Tak, to ciekawe, też. to jest nawet ciekawsze. Ciekawsze niż mówienie o tym, co się udało. Bo się uczysz, na pewno. Bo się cały czas czegoś uczę i w samochodzie, i w pociągu, wszędzie. Jak to. Tak, to klasyk już. Ten pan się cały czas uczy. Tak, a propos tej prezentacji, tak. Tak. jestem świadomy tego, że dzisiaj dużo osób pracuje i szybko, z dużym kapitałem, są w stanie wiele rzeczy zrobić, ale. Nawet jak zrobią, no to jest miejsce na rynku, uważam, bardzo dużo, mhm. żeby też coś własnego za, zaproponować. No i też kwestia tego, że nie wszelkie założenia są słuszne, więc równie dobrze y, może coś nie wyjść. Y, zresztą sukces rodzi się wtedy, gdy dobry pomysł jest osadzony w odpowiednich czasach i jest odpowiednio też dotowany, ale gdy tam parę rzeczy równolegle no tak. wy, wystąpi, więc. Z zobaczymy. No. Mhm. Dużo, dużo mam pomysłów. Większość, nie, wie, większość jak to zwykle, e, później zderza się z rzeczywistością i okazuje się, że nie da się czegoś tam zrobić. Ale to jest, uważam, iteracja na pewno. I, i człowiek no, się uczy na, na błędach, coraz bardziej doskonały się robi. Aż w końcu uda się. Nie, no to my trzymamy kciuki, możemy też testować, wiesz. No na sobie taki ja, ja się, diagnoz, ja... Diagnoza bez a. problemu. Co, co, do, do, co, czipa może szczepie. No, <laughs> no, no, aż tak daleko no, nie idzie. nie wiedziałem, że ale... to jest coś taki progresywny w tej Absolutnie, sprawie. Absolutnie, tak? I, no. I że chip do mózgu to wchodzisz. A nie, nie, to, 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 jest, to są inne tematy, wiesz, diagnoza, tak, no, w zależności co i jak. Nie. <laughs> e, czy chciałbyś żyć? E, w no nie wiem, 150 lat, 200. Ale pytanie, czy to jest możliwe w ogóle 150 e, lat? No jeszcze, jeszcze na razie nie, ale ten taki słynny Ray Kurzweil, który... No tak, ale Kurzweil to chcesz się w ogóle do, do komputera przenieść. No tak. Wiesz, bo, bo jednak wie, że umrze. To... No i dziadział ostatnio bardzo, mimo tak. że łyka strasznie dużo suplementów, ale... <grym> Może ale... złe suplementy. No <grym> jakby przy, wszystkim sobie po, polecamy wygooglowanie tego pana. Nie wygląda jakoś rewelacyjnie, mimo że Dba o siebie jak chyba nikt na świecie. Tak? No, on gorzej wygląda niż yy, 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 mój dziadek, który jest znacznie starszy niż Kurzweil, <grym> a przecież on tak właśnie dba o zdrowie i suplementów, tyle łyka. Ale może on ma 150 lat, wiesz, tylko w Wikipedii jest a, fałsz. Tak. To jest też taka możliwość. W każdym razie on zaproponował taką koncepcję. Właściwie od z e, e, skopiową trzech mostów prowadzących do długowieczności. Pierwsza to właśnie te cyberdiagnozy, te rzeczy, o których mówiliśmy. Wczesne wykrywanie chorób, zanim wystąpią mm -hmm. jakieś tam suplementy, inne rzeczy. Ja sam na przykład też e, biorę e, pewne, żeby opóźnić procesy starzeniowe. Nie wiem, czy to działa, ale... Ale bierzesz, tak? Ale biorę, jestem takim królikiem doświadczalnym, tam jeden gram NMN, jeden gram resweratrolu, lek metforminę 1 gram, 83 mg aspiryny, K2, D3 witamina i tak dalej, i tak dalej. I co sam nie? sobie zbudowałeś ten, tę listę, czy nie. to ktoś ci przygotował? Nie, z, z, zainspirowałem się tym, mhm. co znowu chyba się zasłania mikrofonem, no. <laughs> e, Zainspirowałem się tym, co David Sinclair opisał w Twojej książce: Jak żyć długo, mm -hmm. dlaczego się ustażyjemy i czy, czy naprawdę musimy. Genialna książka. Też testuje profesor z Harvard Medical School. Taki uznany, a nie jakiś tam kaznodzieja. I, i ten. Są też tacy, no. no, też tacy są w tej dziedzinie szczególnie. No więc takie rzeczy to ten pierwszy most, prawda? Ale są też kolejne mosty, czyli drugi nanoboty. Tylko musimy doczekać tych drugich, więc ten pierwszy jest no ważny. Dlatego o tak. tych właśnie suplementach czy jakichś. Nanoboty, tego czyli tak malutkie roboty, które można wpuścić do krwi na przykład, tak? Żeby się wbiegu. rozglądały. I są pewne koncepcje takie, że takie roboty będą wykrywały komórki nowotworowe, że będą naprawiały te komórki, żeby się organizm nie starzał, będą się łączyły z mózgiem naszym i sprawiały, że będziemy właśnie mogli podłączyć sobie kolejne hierarchie rozpoznawaczy wzorców do tego mózgu, że takie respinocyty, na przykład jest taka Freitasa mhm. koncepcja, że będzie można sobie wpuścić do krwi i będziemy mogli oddech wstrzymać na parę godzin i Ulepszyć w ten sposób no, takie obliczenia są, już na parę Ale w godzin... jaki sposób? Nie wiem, że no bo one wydajniej tlen przynoszą. Aha. Niż... I że na jednym wdechu nurkujesz krwi. przez godzinę? Tak, 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 bo to wydajniej będzie niż, niż te naturalne krwinki przynosiło tlen. To jest drugi most, prawda? A, a trzeci to to, co, o czym powiedziałeś, czyli połączenie mózgu z komputerem i transfer, skopiowanie umysłu do, do komputera, że na przykład dzisiaj sobie stop klatkę, backup twojego mózgu robię, jest on zapisany i stan twój z teraz, który zawsze można sobie przywrócić, bo gdy na przykład, nie wiem, gdy, no będziesz tak, okay. potrzebował tego. Tak, gdy gdy nie, za 10 lat okaże się, i, że już połowy nie, nie ma. Leżysz w jakiejś takiej szafie serwerowej, ten twój twardy dysk jest tam e, przechowywany. E, nie Tak, jest, przechowy, jest przechowywany i sobie będzie można takich kopii uruchamiać, bardzo teoretycznie dużo. Ważnie można sobie wgrać nie swój mózg też, nie? No ja ty... Pytanie, co jest z tobą wtedy, bo jeśli Gdzie mówisz, że ty? nie twój mózg, to już nie jesteś ty, więc Poza chodzi ci o ciało? Ale to nikt nie będzie chciał tego ciała, wiesz. No wiem. Ale niedługo. Są, znaczy są, jeszcze ja rozumiem, że jeszcze to działa, tak, ale, ale... ale niedługo już tego ciała nie będzie chciał. Ale są, są ciekawe mózgi, o to mi chodzi. Nie? Że... Wiesz, to ciało to może być robotem, twój mózg, może ten konektom być skopiowany do e, układów. Opartych na krzemie nie musi być przecież komputerem biologicznym, raczej znaczy na białkach opartym, białkowym. No tak. tylko znaczy, to mi się krzymowym. akurat wydaje ten pomysł na przeniesienie etap. Twojego mózgu na dysk bardzo mało prawdopodobne. A Dlaczego? Żadne prawa fizyki nie zabraniają tego. Ale wiesz co, że właśnie to, to coś nieuchwytnego, czyli ta świadomość, nie wiem, czy ona się przeniesie razem z tym wszystkim. Znaczy, razem, razem z tymi wszystkimi e, informacjami, które, które masz w mózgu. A dlaczego nie? Informacje to, to stan, stan tego konektomu, nie wiem, wartości neurotransmitterów w synapsach, w których jest zgromadzona wiedza. E, świadomość, bo tu trzeba rozdzielić świadomość od samoświadomości. Świadomość, no to percepcja tego, co jest w zewnętrznym otoczeniu, czyli odbicie tego zewnętrznego otoczenia. samoświadomość, że wiem, że wiem no. I, i takie za, samozapętlenie, które jest efektem tego, że w mózgu mamy, bo mózg jest prostym przyrządem. Mój znajomy neurobiolog mówi, że kręgosłup jest bardziej skomplikowany niż mózg człowieka, mm. niż kora nowa człowieka, bo tutaj jest człowieczeństwo i abstrakcyjne myślenie, i kreatywność, a tam pozostała część mózgu to jakieś tam mało przydatne rzeczy, typu rozmnażanie się czy, czy jedzenie, a, a, a człowieczeństwo jest korzenowe, a ko, kora nowa to jest Wyso wysoce powtarzająca się struktura, która składa się z takich klocków jakby Lego, które składają się ze stu neuronów i połączenia w ramach e, tych rozpo rozpoznawaczy takich wzorców, czyli tych klocków LEGO są stałe. I cała tajemnica polega na tym, że tego jest dużo, że to jest zwielokrotnione. I taki jeden klocek bez problemu tutaj o, można byłoby opisać na kilkunastu kartkach e, A4 funkcję, jak to, jak to działa, opisującą. To jest proste, tylko no, cała magia się dzieje, gdy tego dużo się połączy, i połączy się w ramach hierarchii, e, że są tutaj niskiego rzędu rozpoznawacze od rozpoznawania mm. jakichś tam krawędzi na przykład czy prostych rzeczy. Tam im wyżej to już bardziej abstrakcyjne cechy, najwyżej to już w ogóle jakieś tam filozofie czy coś tam, czyli wysokiego rzędu powiązania, czyli analogie. Cała tajemnica tkwi w tym, że one się między sobą cały czas porozumiewają, czyli są sprzężenia. I pewne zapętlenie, właśnie o, o czym wcześniej mówiłem. Góra z dołem, góra na dół wpływa, dół na górę wpływa, środek mhm. na górę i tak dalej. I to się kręci cały czas, to jest stan czyli, dynamiczny. Czyli, tego. że na dole, że to, ta, że to jest okrągłe, później wyżej ce, talerzyk, pewnie ceramiczny. Tak I, i, ta, i coraz, wyżej, to... coraz wyżej, coraz wyżej, trochę przypomina dysk, starożytna Grecja, kto pierwszy tak. cały dyskiem, tak? Tak, a, i wyżej w hierarchii to masz bardziej tak. abstrakcyjne… A z kolei dysk to może Atlas, który trzyma y, na dysku wielki… Tak? I że i, i abstrakcje coraz wyżej, coraz wyżej, i że te wysokie łączą się z tym, że pierwszy to był okrągły kształt, tak? e, e, A czy może wpływać na to, jak później postrzegasz to, jeżeli tak. na przykład… Coś tam zauważysz, ale to jest niewyraźne, bo to było ciemno i, mm -hmm. i tę ceramikę bym dostrzegł. Yy, du dużo jest szumu i tak naprawdę to nie musi być ceramika, ale, ale tak później idzie wyżej w tych warstwach. Aha, ale to jest, yy, jest stolik. Ja tu miałam wcześniej rozmowę i faktycznie tam moja kawa na czymś stała, więc to musi być ceramika. Yy, mm -hmm. Tak, bo tam jeszcze łyżeczka leżała i to ma kształt okrągły, więc to pewnie spodek ten taki ceramiczny i ten. Im wyżej e, mhm. jest w abstrakcji, no to, no to powiedzmy, e, dochodzą te rozpoznawacze, się aktywują, że to jednak jest ceramika, i z góry idzie sygnał na dół, który zmniejsza próg aktywacji tych najniżej położonych, które Aha. rozpoznają, że to jest ceramika. Żebyś się nie przegrzał. Tak? <laughs> żeby, nie, żeby jeszcze prosić. I to jest takie właśnie dodatnie sprzężenie zwrotne. Przez co próg jest obniżany, czyli jeszcze wzmocnienie na wejściu e, występuje. I już wtedy faktycznie jest ceramika. Coś wam pokażę, to jest w ogóle ciekawe. No. E, o, i to jest taki test, żeby sprawdzić, czy macie. E, jak jak jakiś test na, na inteligencję, to nie testuj na tak, nas, bo to, to wiesz. To będzie razy... trzeba wyciąć. E, e, pewną pr... Czy macie te progi poustawiane tych rozpoznawaczy wzorców w odpowiedni sposób. A, widzisz. E, to jest naprawdę świetne. E, ja sam byłem zaskoczony. To jest właśnie taka propo O. Jak góra wpływa na dół. To ja zaraz po no, wam super. pokażę. To jest ten obrazek. Mhm. Co widzicie. Mhm. Co, a co widzimy, tak? Mhm. O, ja jakąś abstrakcję widzę. Nie no, ja bym widział tutaj drzewa, nawet budynek bym. Budynek widział, tam widzisz? no. Może, może masz lepszy kąt patrzenia niż ja. Nie, ja mam. Ja nie widzę na przykład trójwymiarowo, więc to może być problem. Takie mam schorzenie Aha, Jak czy... to? To pierwszy raz się o tym dowiadujesz, no, i to widzisz. publicznie mówisz? No, to żaden problem. A, okej. Okay. Że, że nie odróżniasz odległości. Tak? Nie, nie, nie. W świecie takim, tak. Ale moje oczy nie mają takiego przekaźnika, więc miałem sporo operacji oczu Aha, i teraz okay. dowiedziałem się, więc jak idę na film, w którym wszyscy przeżywają coś, to A. ja tego nie widzę. Dla to mnie 3D, jest to płaski tak? ekran. No. Normalny film. W okularach Aha. widzę normalny obraz. Okay, okay, bez okay. okularów rozwój. I bez sterowizji takiej. Tak. Mhm. Ale w, w, w życiu codziennym tego nie mam, więc to jest ciekawe. Okej, okay. ciekawe. Ale widzisz na, na to oko i na to oko tak? Aha. Kurczę, jakich tu rzeczy się o tobie? widzisz do, ja, cię znam, ja cię znam ponad 20 lat. I, i, te, i tego nie wiedziałem, proszę przyszedł a przyszedł Petros do, i, i już. od razu. Nie no. <laughs> ujawniłeś. No to co, nie, nie, nie widzicie niczego, nie? Ja widzę drzewa, budynki i abstrakcje, i jakieś takie, wiesz, mhm. y, jakąś taką rozlaną My, plamę, ja, plamę ja, żeby, oleju. Ja, żeby coś sensownego dostrzec, to zaczynam głowę obracać, bo wolałbym zobaczyć w, in i nie. W... I rozlana plama oleju. Dobra, e, to, teraz, to teraz drugi obrazek. No ale to była taka abstrakcja, ciężko było coś zrobić. Rozlana abstrakcja, tak, tak. to był prosty e, obiekt. Nie powiem jeszcze jaki, żeby nie skanalizować waszego myślenia. To był prosty obiekt? Tak. To my będziemy musieli Banalny. wyciąć. Banalny obiekt to był? Zrobiliśmy z tak, siebie tak, kratynę. Ale pokazałeś nam go do góry nogami, nie. albo nie? Nie, 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 nie. To już widać. Ja to widzę. Ty już widzisz, tak? Widzę, bo już. Wiesz, widzę, bo już nie. No? E, bo już rozpoznawacze wysokiego rzędu wiedzą, co to jest i. A. Obniżyły próg na tym pierwszym poziomie, mm -hmm. który najbardziej surowymi, tymi niedoskonałymi danymi na temat tego, co jest tak. No to da -dawaj, w otoczeniu. testuj nas dalej. W ogóle kiedyś w Związku Radzieckim podobno ten test był wykorzystywany, żeby w procesie diagnostycznym schizofrenii. Bo jeżeli ktoś ma takie to te. Może być między innymi problem z tym, że za bardzo interpretuje, za, za, za mocno odpalają się te rozpoznawacze na najniższym poziomie, na Aha. dane, które docierają. Czyli na przykład tutaj nie widzę spotka, a jakiś słoń stoi. Albo jeszcze coś, bo te progi są źle poustawiane, prawda? I nawet jakieś niewielkie zaburzenie, że na przykład, nie wiem, wiatr zawieje na zewnątrz, powoduje, że już nagle w myślach mi się układa wizja, że kosmici wylądowali, mm -hmm. I jak kosmici, to jeszcze, jeszcze bardziej sprzężenie następuje. Aha, to ten statek taki, co w bliskich spotkaniach z trzeciego stopnia, bo muzykę teraz słyszę w ogóle. I, ten... I to wszystko przez to, że te progi źle działają, tak? Ze, ee, źle się ze sobą komunikują. Oczywiście, nie jestem psychiatrą tak. i teraz ja tutaj amatorem jestem w wielu, w, w wielu, tem, <laughs> w wielu tematach i, i raczej na, na metapoziomie staram się analizować, ale akurat jeżeli chodzi o kwestie związane z mózgiem, to z moim profesorem w, mhm. w, w, we w bliskiej współpracy jestem i, i dyskutujemy nad różnymi różnicami. On ma. Ponad 60-letnią wiedzę na temat działania mózgu, jak to działa. Ja tam ze jaja coś wnoszę i mm -hmm. wypracujemy wypracowujemy pewne rzeczy. Więc yy, zobaczcie. A, że to jest kru... A, głowa krowa, głowa krowy. Jak Widzicie? No tak. Wi... Tak, no teraz ją widzisz? Widać. Tak, no oczywiście. Tak. Buzie w tym. Chęczu? Tak. Wiesz, A co teraz widzicie? Jest, jest sporo. Teraz już ją widzimy. Tak, tak? teraz, tak. No. Oczywiście. Że będziecie tak widzieć jest. za 5 dni, za 10 dni. Już no, zawsze będzie za to już to, czy... to jest sporo w internecie takich tak, tak. memo zagadek, nie? Na, na mózg właściwie. Nie? Tak, że baletnica, która Odwrót, się porusza w jedną. Z... Tak. Zrób tak, żeby się kręciła w drugą. Ona się I kręci. to też pokazuje te, te rozpoznawacze, bo już jak tak. do, do góry dotrzesz, na przykład w prawo się yy, obraca, to już będziecie widzieć, że się w prawo odbywa. Bo informacja pójdzie w dół tej hierarchii i już e, inaczej te na dole będą działały. I prawda, bardzo trudno to... ją odwrócić, mm -hmm, mm -hmm. ale da się. Ja mi tak. się udało. Pamiętam, że tak spojrzałem na to i. Przez chwilę i, i, i zaczęła się kręcić w, dru w, drugą, w drugą stronę, było to bardzo dziwne, bo później nie mogłem już odwrócić w tą stronę, którą widziałem najpierw. Yy, tak, no, ja mam nawet taki możemy filmik wrzucić, później mam wyślę teraz, jak to, jak to wygląda. A tak jeszcze wracając, e, żeby, żeby uporządkować do tej kwestii tych przegrywania mózgów i tak. tak, od której odeszliśmy. Ja raczej nie widzę żadnej przeszkody, że to będzie się dało zrobić i skopiować taki będzie się dało konektom. Czyli chciałbyś się skopiować. Nie, to są raczej. Kwestia. Nie. nie wiem, nie wiem. Ja to zmieniłem zdanie jakiś, po tych zmianach ja zburzony jestem. Bardzo często zależy, jak stanę, czy w dobrym humorze, czy, czy złym. Dzisiaj, dzisiaj nie chciałbym, ponieważ no, taka kopia może zostać uruchomiona raz, że wiele razy dwa, tak jak w czarnym lustrze można do piekła wręcz. W spaść, te, spaść, krafik, spaść no. w takim domku, od, bia, biały odcinek, mm -hmm. odizolowanym od świata, c, w, na wieki wieków pozostać i słuchać jakiegoś disco polo, którego nie da się wyłączyć. No. O, przy, przy, przy ogromne męczarnie, to tak jak tam w, w zbrodnikarze, chyba Dostojewski pisał o tym mm -hmm. pokoiku tam z pęczynami, w którym, że to takie piekło będzie. Mm, I y, y, raczej nie, bo bym się bał o to, ale Raczej z punktu widzenia technicznego, chociaż my jeszcze tego nie zrobiliśmy u człowieka, ale zrobiliśmy w przypadku robaków typu Sea Elegance i zrobiliśmy w przypadku e, e, muszki owocowej. E, connectom przegraliśmy 10 tak. lat, naukowcy badali to i, i to normalnie chodzi i funkcjonuje w symulacji. I to jest bardzo wiarygodna symulacja, łącznie z e, symulacją tego, co się na synapsach dzieje i wartością synaps e, przekaźników Wcześniej w tym biologicznym mózgu. Więc raczej to zrobimy i te backupy będzie można zrobić. Jak to zrobimy, to też pojawią się e, takie rozkminy, że, że, że prawdopodobnie w symulacji żyjemy komputerowej. By jeżeli będzie się udało symulować umysły w komputerze, bo nasze komputery tak szybko się tak. rozwiną, że takie symulacje będzie można odpalać. I będę mógł wasze konektomy do światów wirtualnych włożyć, które będą realistyczne, bo już dzisiaj widzimy po grach, że stają się coraz bardziej realistyczne. I tych symulacji będę mógł wygenerować tak, jak dzisiaj generuje generują ludzie, grając w GTA 5, albo w Minecrafta, miliony. I Ja będę mógł miliony wygenerować światów przy założeniu, że moc obliczeniową energię będę miał, w których będą takie właśnie konektomy. Te konektomy będą mogły przy założeniu, że odpowiednia moc będzie na podstawowym poziomie tworzyć kolejne symulacje w ramach tych symulacji. A w ramach jeszcze no tak. tych kolejnych jeszcze symulacji tak. będą kolejne mogły powstawać. I teraz pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo z tylko matematycznego punktu widzenia, że żyjesz w symulacji? Bardzo wysokie. 99,999, 99 jeżeli <laughs> tego dużo będzie. <laughs> Czyli, jeżeli uda nam się taką symulację, jak to Bostrom mówi, bo to on wymyślił ten argument symulacji, uruchomić symulację przodków, czyli, że uda nam się ten konektor, tak. i to będzie żyło i w tym świecie wirtualnym komputery będziemy mieli zaawansowane i, i w ogóle nie, nie, nie wykończymy swojej cywilizacji do tego momentu, no to będzie wtedy no z punktu widzenia statystyki prawdopodobieństwa duże prawdopodobieństwa na to i też taka propo ale nie, to już osobny. To jak osobny, to. Bo jak osobny, to... Panowie musimy kończyć. Musimy chciałem o kosmitach opowiedzieć. Bo ty ich, robisz nie, interesy za chwilę. To, to się musimy umówić tak. na następne tak. spotkanie. Ty robisz po prostu za chwilę umawiamy interesy. się na następne tak, spotkanie, spotkanie za, osobę. nie wiem, parę miesięcy, rok, kiedy będziesz ja czkać. Jeszcze, jeszcze mieliśmy się sprzecznie. O symulację mózgu człowieka, o skopiowanie ludzkiego no, mózgu, o choroby mózgu, myśleć. ale nie zapytamy. Yy, no i jaka przyszłość inteligencji, bo raczej przeznaczeniem tej inteligencji człowieka jest eksploracja kosmosu. Yy, I chyba jesteśmy jedyną cywilizacją, która jest cywilizacją inteligentną w całym wszechświecie. Tak uważasz? Yy, program SETI opiera się na założeniu, Ten, że tam, yy, te, te, te anteny takie montują i skanują niebo w poszukiwaniu pewnych emisji elektromagnetycznych. Że życie jest czymś powszechnym. Mm -hmm. To niektórzy wyliczają z równania Drake'a. Tak. Oczywiście nie, nie potrafimy precyzyjnie określić wartości tych współczynników, ale przy bardzo ostrożnych oszacowaniach wychodzi nam, że w naszej galaktyce, galaktyce ponad milion cywilizacji zdolnych do emisji radiowych, wysoko rozwiniętych, powinno być. No i tak skanujemy to niebo. Mówię tylko o naszej galaktyce. A wiesz, jak weźmiemy się tak, pod uwagę inne, no to, to miliardy takich cywilizacji. Skanujemy niebo i nic nie słyszymy. I, paradoks Fermi'ego, gdzie oni są? Cisza. Pytanie, cisza. I teraz tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę prawo przyspieszających zwrotów Rea Kurzweila, że od momentu powstania życia do życia bardziej zaawansowanego, mija jakiś moment. Raczej, znaczy, pomiędzy kluczowymi wydarzeniami w historii rozwoju życia. Coraz krótsze momenty są. Czyli od prostych komórek do jakichś tam, nie wiem, ssaków jakiś był moment, od saków do takich prostych, jakichś Setki czy coś. milionów lat ten moment tak. trwał. Do, do tych neandertalczyków. Tak, to jakiś tam moment był krótszy od, od tego do człowieka dzisiaj rozumnego, a właściwie od Aus, austro Austr Piteka. Tak, to, to jakiś tam moment, później, bo tam Nanderta, na razem z człowiekiem <laughs> współczesnym przez jakiś moment funkcjonował. Od tamtego momentu do człowieka współczesnego. Jakiś moment, od y, momentu, gdy wynaleźliśmy jakieś narzędzia proste kamie kamienne do kontrolowanego użycia ognia, jakiś moment, od, y, od tego do jakichś bardziej za zaawansowanych narzędzi. Jakiś moment. Coraz krótsze. Od, od y, na przykład y, y, parowozów, albo jeszcze wcześniej tych dorożek konnych i, i tych różnych jakichś prostych technologii y, i przedmiotów wykonanych głównie z drewna, y, a do czasów współczesnych to jakieś tam, nie wiem, 200-300 lat, tak? Minęło. W czasach współczesnych od wynalezienia internetu albo od komputera do internetu. To jeszcze krótszy jeszcze... moment, od internetu do tej sztucznej inteligencji, którą dzisiaj mamy i zaawansowanych technologii. Czyli to się skraca. Nasza cywilizacja w tempie wykładniczym się rozwija, i już samo życie przyspiesza w rozwoju, a. Ewolucja technologii jeszcze jest szybsza niż ta ewolucja biologiczna, więc nasze technologie też wykładniczo w rozwoju się rozwijają, czy w rozwoju postępują. No, wiadomo. I teraz w ciągu następnych 100 lat wytworzymy coś, co zmultiplikuje naszą inteligencję o bilion, bilionów razy bilion bilionów bilion według Kraka Kurzweila bilion bilionów wytworzymy sztuczną inteligencję która będzie protezą naszej inteligencji i ona będzie tworzyła jeszcze bardziej zaawansowane te bardziej zaawansowane jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy będą odkrywały nowe jakieś może prawa fizyki jeszcze coś tam będą wykorzystywały w swoim rozwoju i teraz zakładając i to krótki moment zobaczcie no, od, od prostych jakichś tam narzędzi, które mieliśmy 400 czy 300 lat temu, do, do tego, co dzisiaj czy zaraz będzie. To w, w krótkim mgnieniu. Kilka pokoleń. Mgnienie, no. y, 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 tak, na tym, na tym zegarze geologicznym. I, i, I teoretycznie, gdy weźmiemy to pod uwagę, to takich cywilizacji które są na różnym etapie rozwoju, jest bardzo dużo, ale jest bardzo dużo, być może większość cywilizacji, które już dawno to przekroczyły, co my dzisiaj tutaj mamy, bo to chwilę zajęła, no tak. a te galaktyki patrzy ile lat tak. istnieją. Więc mogło tego bardzo dużo się pojawić na różnym etapie rozwoju. Niektóre z nich tak się rozwinęły, że drugą, drugi rozwój w tej skali Kardaszewa osiągnęły, czyli mogły opanować całą energię pobliskiej gwiazdy. No, u nas to. Tam są takie sz 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 szacowania, że jeszcze tam kilkaset lat, być może, nie, może trochę więcej, no, ale zajmie. Tam jest nawet gdzieś tam sobie, jakiś czas temu zapisałem takie szacowanie, zaraz może wrócę do tej notatki, ale to już całkiem niedługo. Yy, trzecia skala to też zakładając te, to prawo przyspieszających zwrotów, że to jeszcze między przejściem. Pomiędzy pierwszą a drugą. Tą, pierwszym a drugim etapem, jest krótszy mom, dłuższy moment niż pomiędzy drugim a trzecim. Więc to szybko się. hiper szybko, turbo szybko rozwija. To gdzie są te cywilizacje? No więc tak? drugie, drugiego rzędu, czy trzeciego rzędu to powinny być porozsiewane. I w toku te, tego rozwoju no nie ma opcji, żeby nawet jako produkt uboczny nie powstały emisje elektromagnetyczne, które mogą z efektem być pewnych procesów informacyjnych w tych cywilizacjach, ale nawet jeżeli to nie jest nie jest tak, że np. do wysłania jakiejś informacji promieniowania elektromagnetyczne się wykorzystuje, to, to może być efektem jakichś innych procesów. No, kosmos milczy. Można założyć, że oczywiście niektóre z nich sobie postanowiły, że nie będą się kontaktowały i celowo nie będą wysyłały emisji. Tylko potencjalnie miliardy takich cywilizacji w samym kosmosie może być. I raczej mało prawdopodobne jest to, że nagle wszystkie tak postanowiły postępować. Niektórzy mogą powiedzieć, że uległy samozniszczeniu. Tak, no tak. czy, czyli konkluzja, jesteśmy sami. Zakładając wykładniczy wzrost Wszystkiego życia i technologii, i tego, że w, w, sztuczną inteligencją zaraz my sami obsiejemy dużą część kosmosu. No to ta cisza jest y, naprawdę dziwna. Nie na pewno jesteśmy sami, tylko z dużym prawdopodobieństwem może tak być, bo nic nie słyszymy. No. Przecież przy tym wykładniczym rozwoju to powinno być mnóstwo emisji czy starych Mo cywilizacji, poczekaj, które już zostały... Może usłyszymy, jak będziemy bilion, bilionów razy mądrzejsi. No ale to analizujemy no, dzisiaj promieniowanie elektromagnetyczne. Oczywiście nie strzelamy jakiś niewielki wycinek, to szukanie jakby w stogu Siana przeanalizowaliśmy jakiś wąski wycinek tak. tego, co jest tej przestrzeni parametrów, jeżeli chodzi o poszukiwanie jakichś sygnałów. No ale przy założeniu, że te cywilizacje wykładniczo szybko zyskają możliwości emisji promieniowania, ich dużo może być, tak dużo, i na różnym etapie rozwoju i w ogóle i nawet jak jakaś ja umrze, to zaraz kolejna się pojawi i też wysyła w przestrzeń sygnały, które do nas po wielu latach mogą dotrzeć, no to powinno być obsiane Usiane. Tak. Wszyscy szansucia. ci, którzy boją się kosmitów, możecie spać spokojnie. Tak, jest... Lądują podobno w Polsce. Regularnie. <laughs> w kolefkach. Kolefkach. Paradoksalnie w ta cisza coś mówi. Tak. Ostatnie pytanie i prośba o odpowiedź jednym zdaniem. Albo słowem. Albo słowem, jak dasz radę, okay. bo jest bardzo proste. Jak w tym wszystkim, w tym całym postępie technologicznym, w tym przyspieszeniu. Panie premierze, jak żyć. <grym> I w jednym słowem mam powiedzieć, tak? Wiesz, niektórzy dali radę. Może, że A co to zawsze takie zadajecie tak. na koniec? Jak żyć? No, dobrze żyć. Skupić się na swoich pasjach, podążać w, w tym kierunku, a nie sobie analizować, że aha, takie trendy są, to teraz będę programistą, a teraz tą sztuczną inteligencją będę się zajmował. Bo można czas tylko stracić, później tak, ta osoba nie będzie się zajmowała. Więc raczej skupić się na, na pasjach, nie patrzeć, e e znaczy trochę patrzeć, ale, ale, ale może się nie sugerować za bardzo tymi zewnętrznymi jakimiś rzeczami, bo nawet jak dzisiaj jest zawód programisty modny, to i tak zaraz i potrzebny, to zaraz może być pewne ucięcie liczby pracujących. Może pójdziemy w kierunku tego, co Bill Gates mówił, że, że będzie ten dochód powszechny, więc w ogóle nie trzeba pracować, nie będzie się trzeba edukować, a edukacja w głównej mierze polega na tym, żeby przygotować się do pracy. No więc wtedy pasje no będą, przemysł czasu wolnego, pasje będą dużą rolę odgrywały, no i wtedy sobie będę kodował, ale jeżeli to jest moją pasją dla siebie. Co z tego, że nie dorównam najlepszym algorytmom AI, które robił milion razy lepszy kod? Sprawia mi to przyjemność. To będę to robił. Komuś będzie uprawiania ogródka i pomidorów w tym ogródku sprawiało przyjemność. Będzie to robił, tym się zajmował. Więc raczej w tym kierunku bym poszedł. Czyli dobrze żyć po prostu. E... Sam powiedziałeś. Tak, dobrze żyć i. No i co? E... I nic. <laughs> tak, bo, bo tam jest nicość. Kosmos milczy. I tak, i tak, i tak na koniec rozczarowani będzie. Nie, nie, właśnie Chyba, że Rejkurz Kurzweil miał rację. Tylko jakoś nie sądzę, patrząc na jego stan zdrowia obecnie. Ale ustaliliśmy, ma 150 lat. Nieźle się trzyma. Nieźle się trzyma. No, Dziękujemy bardzo. Dzięki, wielkie bardzo. Dzięki. Niech most sztucznej inteligencji będzie z wami.